Witam serdecznie, widzę policja, gotowa do szyku, tak? Który pierwszy raz dziś startuje? Wszyscy. Wszyscy debiut? Na noże kto był? Na nożu? Biegłeś. Też biegłaś, ty też, bo ciebie pamiętam. Czyli maraton ekstremalny pierwszy raz. Tak, jak masz na imię, powiedz? Ania. Ania, jak jesteś przygotowana, powiedz? Kiepsko. Jak psychika? Dobrze. Czy wiesz, co dziś ciebie czeka? Wiem. Zdaj sobie sprawę? Zdaję. Rozmawiałaś? Rozmawiałam. To co? Ania, ja ci życzę wszystkiego dobrego. A dziękuję. Do zobaczenia na trasie się na pewno. Jak masz na imię? Ja jestem Adrian. Adrian, skąd jesteś? Ze Stróży. Też nikt nie wie pewnie, gdzie to jest. No właśnie, gdzie to jest, powiedz. To jest tak mniej więcej Zakopane, a Kraków. Aha, czyli tu z dołu jest. Czyli z dołu Polski, tak jest. Z południa, słuchaj, jak myślisz dzisiaj, psycha twoja? Bardzo dobrze, jak zawsze. Trenowałeś? Jesteś przygotowany tak jakoś? Jest. Próbowałeś przebiec? Próbowałem. Z obciążeniem? Z obciążeniem. Czyli jesteś przygotowany. Oczywiście. Ja widzę, że oczy masz zdrowe. Będzie z tobą Adrian tak. Dobrze. Ty jak masz na imię? Posterunkowy Maciej Boruta, SP Katowice. Maciej, powiedz, tak. Jak tam dziś będzie? Jak jesteś? Ty się przygotowywałeś? Tak, znaczy ja już jeden maraton mam zrobiony. Ale tak, z obciążeniem? Z obciążeniem biegałem tak po lasach katowickich, tak po 10-11 km. Także nie. Ale dzisiaj przy tobą 42. Tak. 5 godzin. Co to jest? Aha, 5 godzin chcę zrobić. To Maciej, taki żółwik. Ja myślę, że będzie git. No i jak tu z tobą jeszcze, powiedz? Ty to widzę, na nożu byłaś. No ale tu jest jeszcze 3 razy gorzej niż na nożu będzie, nie? Obciążenie. Tu jest ten problem. Ciężko. I co, jak będzie myślisz? Ciężko, ale zawzięta jestem. Jesteś? Jestem. Jaki czas sobie? A czasu nie wiem. Sobie? 7 nie wiesz. Godzin jest limit, więc mam nadzieję. Ja wiem, chcesz. Aha. Przygotowywałaś się jakoś? Przygotowałaś się z obciążeniem? Skąd jesteś? Jawożno, jak masz na imię? Katowice, jak masz na imię? Marta, piątka i do zobaczenia na trasie, będziemy się mijać, trzymajcie się. Dzięki. O, jeszcze możecie pozdrowić kogoś, szybciutko, macie okazję. Pozdrowić. Pozdrawiam. Pozdrowić moją narzeczoną Angelikę przede wszystkim i dzięki, kochanie, że mi pozwoliłaś tu wystąpić. Jest pozdrowiona. Pana komisarza Wąsiela za to, że jest kozakiem przyjechał. No i pozdrawiaj. Całą rodzinę, dziękuję. Proszę. Mojego męża ukochanego. Powodzenia, trzymajcie się. Dzięki. Piąty maraton Komandosa. Powiedzcie, który wasz? Czwarty. O, czwarty. Jak masz na imię? Robert. Robert, powiedz coś. Ci, co będą oglądać, jak tu jest? No, czy jest naprawdę ekstremalnie tak jest strasznie? Jest ekstremalnie, jest ciężko, szczególnie druga połówka, te podbiegi, dwa, ogólnie trasa fajna, tak. Ale... Fajna trasa, tak? Trasa fajna jest, tak. Ale no, jest bardzo ciężko, szczególnie druga połówka. Czyli ty jesteś już czwarty raz. Czwarty raz. Który był najgorszy? No pierwszy, nie? Bo brak doświadczenia. Pierwszy, tak. Wnioski się wyciągnęło. To tu podziel się. Podziel się z nami jakimiś doświadczeniami. No trzeba biec, uważam, na początku nie przyspieszać, spokojnie. Równomiernie. Tak, równomiernie, siły zachowywać, nawadniać się, jakieś żele, jakieś czekoladkę. Jednak tak. Tak, oczywiście. Trzymać tempo, a drugą połówkę, no ile się da, jak najdalej biec. Obciążenie? Obciążenie oczywiście. Jest. 10, jest uciążliwe, tak? Jest. No, ale jest. Dobry plecak, podstawa też, nie? Aha, podstawa, plecak. Tak, żeby się co, nie najlepiej, gdzieś tam... co najlepiej włożyć do środka? No, ja co tam piasek. Chyba piasek, nie? Bo on się układa dobrze, nie? Tak. Miałeś jakiś kryzys? Po 30. Przy tych? Po 30. Po 30. I wtedy co się dzieje? Co robisz? No, wtedy trzeba do marszu przejść. No, troszeczkę nabrać taku świeżego i naprzód. Już właściwie po 30 to już tak większość ludzi zauważyłem, że idzie, biegnie. Fajnie, to do zobaczenia na trasie. A ty jak masz na imię? No, Radek. Radek, który raz jesteś? Pierwszy. Pierwszy raz, debiut. I co, ja widzę, że tu na pewno kolega ciebie uświadomił, w co wchodzisz, co? Namówił. I przekazał pewne wskazówki. Trenowałeś? Zobaczymy. I się przygotowywałeś jakoś specjalnie do tego? Się człowiek trenuje. Ale z obciążeniem już przebiegłeś? Całego? Nie. Nie, ale... Z obciążeniem nie warto trenować, tylko dopasować sobie plecak. Przede wszystkim. Tak, to myślisz, że wytrzymasz, tak? Nie trzeba obciążyć ciała za bardzo z obciążeniem. Biegać normalnie. No i jak myślisz, jak dziś będzie, jaki czas byś chciał, czy po prostu chcesz tylko ukończyć? Chcesz ukończyć i zobaczyć, jak to jest, poniżej piątki. Jak masz na imię? Radek. Radek, piątka, żółwik, trzymaj się, do miłego na trasie. Jest. 192 jest. 192. Na razie. Teraz właśnie mamy ważenie plecaków. Przypominam, że plecak musi ważyć minimum 10 kg. Zobaczymy, jak będzie.
9. maraton Komandosa, numer 261. Który twój, powiedz? Czwarty. Czwarty. Czyli wiesz, czym to się je? Wiem. Koledzy wiedzą? Który tu pierwszy raz jest? On, ja drugi. Ty jesteś drugi, ty jesteś twańszy. Ty jesteś pierwszy raz, powiedz, przygotowałeś się do tego? Oczywiście. Przebiegłeś z obciążeniem tym 10-kilogramowym 40 km? 40 jeszcze nie. Ale ile? 20. I jak wyglądałeś? Dobrze. Dobrze? To chyba dziś też będziesz dobrze wyglądać, co? Mam nadzieję. Jaki czas byś chciał wykręcić? Chciałbym przeżyć. Przeżyć, dobra. Ty już drugi raz, to chyba o czasie myślisz. Złamać piątkę? Nie no, piątkę 4,5. Aha, 4,5. Tak. Jak masz na imię, skąd jesteś? Kuba. Kuba, skąd? Spod Rzeszowa. Jak masz na imię? Piotrek. Piotrek, ty jesteś wspaniak, bo ja widzę, że ty już tu w oczach zdrowo wyglądasz. Także jaki zawsze miałeś czas, powiedz, ostatnio? 3,50. O, to dobry jesteś, dobry. Dzisiaj chcesz tam coś złamać? Nie specjalnie. Nie, dzisiaj to... jeszcze bal mnie czeka. Ach, jeszcze bal. Bal to będziesz miał, tak na 30 kilometrze czuję. Nie, jak masz na imię? Mateusz. Który raz jesteś? Trzeci. Trzeci raz, czyli też wiesz, o co chodzi. Dasz radę? Damy radę. Dasz radę, co? Jaki czas? 4,5, jak będzie, to będzie bardzo dobrze. Aha, fajnie. Skąd jesteś? Z Sosnowca. I powiedz skąd, bo widzę, że tu Mamy się nagłaśniasz. Sosnowca. Z muzą będziesz biegł? Będę. Co tam ciebie dopinguje? Jaka muza? Jakakolwiek. Jakakolwiek. Żywa. Masz kontakt z jakąś z zewnętrznym Fazą. Światem? Tak, muszę mieć. Masz. Czy jesteś sterowany przez kogoś? Co masz chipa wszytego? Nie, sam. Tak. Który raz jesteś? Drugi. Drugi raz. Tak. Dasz radę? Dam radę. Jaki czas? 5. 5. Tak. Złamiesz? Nie, ale powalczę. Powalcz. Fajnie. Jak masz na imię? Paweł. Paweł skąd? Z Sosnowca. Powodzenia, trzymajcie Dziękuję. Się. Do zobaczenia na trasie. Ponad 3 kilo brakuje. Muszę wrzucić. Taki diabelski trochę. Dokładnie. 10,8. A jak będziesz autoasekurację robił, to miliona? 10,8. Zostaje? Zostaje. Tak. 3,6. Prezesa promować. Ale ja go na rower wezmę, dobra? Bo my go musimy... Numer 193. Witam serdecznie. Skąd jesteś? Międzyrzecz. Który raz jesteś na maratonie? Pierwszy raz. Tak. Trenowałeś? Przygotowany jesteś? Oczywiście. Jak myślisz? Dam Jaki radę. Czas wykręcisz? Na czas nie patrzę, patrzę, żeby dobiec. Bo to jest pierwszy raz, debiut, tak? Pytałeś się, jak tu jest? Kolegów? Nie. Nie, nic? Koledzy normalnie w ciemną? Raz. Też tak. Koledzy pierwszy raz? Jak masz na imię? Grzegorz. Grzegorz, skąd? Międzyrzecz. Międzyrzecz. Ty jak masz na imię? Paweł. Paweł, powiedz, też pierwszy raz jesteś? Pierwszy raz. Próbowałeś biec? Nie. Z takim obciążeniem? Nie, z takim. Na nożu Komandosa startowałeś? Jeszcze nie, ale w tym roku na pewno spróbuję. Jeszcze nie, czyli w Lublińcu? Który raz jesteś? Pierwszy raz. W ogóle pierwszy raz. Tak. Debiutujesz tak. Dzisiaj. Wiesz, co dziś ciebie czeka? Masakra. Masakra? Tak, myślisz, nie. Że będzie to najtrudniejszy dzień twój w roku? Nie. Chyba nie, co? Nie. Ja myślę. No a ty tak ci wesoło? Powiedz. Jak masz na imię? Mateusz. Mateusz. Który raz? Też pierwszy. Pierwszy raz. Jesteś tu lepszy od kolegów, co? Zobaczymy. Ktoś się lepiej przygotowywał. Zobaczymy. W ogóle biegasz? Tak, biegam. Biegasz? Z obciążeniem się przygotowywałeś do dzisiaj? Tak, przygotowywałem, ale pierwszy raz biegnę taką trasę z obciążeniem. Konkretnie, 42 km, pełen tak. Maraton. Myślę, że dam radę. Biegałem dystansę po 25 do 30. Z obciążeniem? Tak, myślę, że... I co, jak się czułeś po takim dystansie? Na początku było ciężko, ale potem ciężko. Teraz lepiej. Więc myślę, że dzisiaj dam radę. Ja myślę, że też. Czas jest dość dobry. 7 godzin, ja myślę, w jakim się zmieścisz. W 6 się zmieścisz, tak, fajnie. Nie chcę szaleć tam. Do zobaczenia na trasie, trzymaj się. Do zobaczenia, dzięki. 34 minuty przed startem, witam serdecznie. Skąd jesteś, powiedz? Z Gniezna. Z Gniezna, nie uciekaj, chodź ty do mnie, bo chyba mu dopingujesz, co? Oczywiście. Powiedz, kim przyjechałeś. Tutaj jest moja wspaniała dziewczyna Donata. I czego ona się tak boi? Co? Przecież ty nie biegniesz, pierwszy no przecież... Raz. My to pierwszy raz, nie? Pierwszy raz. Pierwszy raz. I jak w ogóle jesteś przygotowany, powiedz? Nieźle, tylko się tydzień temu nabawiłem potężnych odcisków. Dopiero tydzień temu założyłem te buty. I co, czuć? No, już zagojone, mam takie... Już zagojone? Myślisz, że dasz rady 42 km? Boję się tylko o te odciski, a kondycyjnie. Mhm, czyli co, będziesz musiał... Ale taki czas ekonomicznie, na... co? Ekonomicznie biec, nie? Taki czas na 6,59, nie? No to fajnie, żeby słuchaj, fajnie. Godzin, a w ogóle co, biegłeś czy nie? Czy ja debiutujesz? Ja biegać na takie dystanse dopiero 4 miesiące temu. Na takie, ale tu pamiętaj, że jest obciążenie, ja nie? Biegałem. Jest. Aha, biegałeś tak, że myślisz... założyłem tylko buty za późno, odciski, boję się tylko... No szkoda, no ja ci życzę, żeby było wszystko okej, okay, nie? Przede czuję, wszystkim z tymi dobrze. Nogami, nie? Czuję, że będzie dobrze. A jak ma na imię narzeczona? Donata.
Donata. Co, będziesz dopingować? Oczywiście, trzymam kciuki. Co, będziesz czekać na starcie? Jasne. No fajnie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Numer 342, pół godziny przed startem. Powiedz, co ty masz w plecaku, taki duży? No wszyscy taki mają, co tam masz? Akurat mało czasu. Czym go załadowałeś? Mało czasu było na czym go załadowałeś? Większe. No więc będzie, proszek, myślę. Piasek, aha, żeby się wszystko nie latało naokoło karimata i wszystko. Aha, który raz jesteś na maratonie? Pierwszy raz debiutujesz? Tak jest. I co, tak będziesz się śmiał, jak przybiegniesz, mam jak myślisz? Nadzieję. Ktoś ci dopinguje tu? Tutaj jest dziewczyna. Kto tu jest? Dziewczyna, jak masz na imię? Kasia. Skąd jesteś? Z Katowic. Jak myślisz, co tam dziś będzie? Twój narzeczony ci wywinie? Nie? Pierwsza dziesiątka? No zobaczymy, oczekiwania duże. Aha, prawda? No to fajnie, to jaki czas tam chcesz wykręcić? Zobaczymy. Zobaczymy. Co na trasie, jak to się wszystko ułoży. Trenowałeś? No cały czas coś tam robię, więc ruszam się. Aha, ale czy z obciążeniem, bo to wiesz, bo to jest ekstrema dzisiaj. No ostatnio powiem, że mam wprawy, jestem po selekcji, więc... Aha, był na selekcji. Nie, no to ty tu już trochę przetarty jesteś, tak? Zobaczymy. Także dasz sobie radę, do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Dziękuję. Powodzenia. Numer 51, widzę, że się rozgrzewasz, co? Tak. Jak dzisiaj? Będzie? To jak zawsze, czwarty bieg to... Twój czwarty? Tak, ale bić życiówkę, to jest najważniejsze, tak? Aha, czyli ile byś chciał tam wykręcić? Chciałbym wykręcić 4.30. 4.30, dość dobrze. No to chciałbym wykręcić, ale sądzę, że będzie koło piątki. A co jest? Źle wstałeś dzisiaj, czy jak? Czy czujesz się dobrze? Nie biegałem dawno, tak? Tak, nie biegałeś, no niedobrze, bo to dzisiaj wiesz, nie? Może być ciężko. I trzeba schudnąć na te 80, ale połówka w marcu, tak? Aha. Więc na Warszawę na połówkę, to jest rozgrzewka, tak? Fajnie. Skąd Zdrażamy jesteś? Z Kierniewice, a tak to pierwszy dywizjon Leśnica Wielka. A, jak masz na imię? Paweł, do zobaczenia na trasie. Trzymaj się. Za 17, niebieskie berety, tak? Zgadza się. 7 Brygada Obrony Wybrzeża. A, Wybrzeża. Skąd przyjechałeś? No, aktualnie z Szczebiotowa. Z Szczebiotowa. Tak. A gdzie zamieszkujesz? Zamieszkuję pod Słupskim. Pod Słupskim. Tak. Który raz, powiedz, będziesz tu na takim trzeci maratonie? Raz. Trzeci raz, czyli biegłeś i pod rząd te ostatnie 3 razy, tak? Tak. Jakie czasy tam miałeś? Powyżej 6 godzin. Powyżej 6, czyli jednak ciężko jest. No ciężko. Ale jest, jednak, jest. Tym bardziej, że no, nie trenuję tak często, jakbym chciał, bo jestem żołnierzem i mam dużo innych obowiązków, tak. Nie? Kryzysy jakieś są u ciebie na takiej trasie? Czy po prostu to jakoś... Staram się tak rozłożyć siły, żeby takich kryzysów nie było. Umiejętnie, żeby tak, żeby nie było. Siła, woli i tak fajnie, dalej. Jak masz na imię? Rafał, pozdrów jeszcze kogoś. No, chciałbym żonę, a przede wszystkim mojego synka Antosia. Fajnie, Antoś pozdrowiony i żona, trzymaj się. Numer 129, witam cię serdecznie. Powiedz, który raz biegniesz? Trzeci. Na maratonie, trzeci raz. Trzeci. Jak ci zawsze tam, jakie czasy wykręcałeś? Słabe. ale mieścisz się. W porządku. Godziny. I co, w ogóle ciężko? Masz jakąś ścianę, kryzysy na trasie? Czy to idzie ci tak bezboleśnie? Czyli pierwsze kółko jednak. Tak. Są jakieś trudne odcinki? Możesz coś powiedzieć? Nie wiem, zobaczymy jaka trasa w tym roku. Plecak już dociążony, czeka na ciebie, tak, co? Tak, bo tam jest. Widzę. Ile tam jest w plecaku? 10 kilo. Równe czy coś ponad? 10 kilo z malutkim kawałkiem. Z malutkim kawałkiem. Skąd jesteś? Z Tarnowskiej Góry. Jak masz na imię? Krzysztof. Krzysiu, powodzenia, trzymaj się. 114, witam cię serdecznie. Widzę, służba celna też startuje. Cześć, tak, startuje. Skąd jesteś? Olsztyn. Po raz pierwszy? Tak. Jesteś pierwszy. Przygotowany? Okaże się. Ale przygotowywałeś się przed tym? Biegałeś z obciążeniem? Z obciążeniem biegałem, więc myślę, tak? Że jakoś sobie damy radę. Na treningach i jaki zrobiłeś największy dystans z obciążeniem? 20 km. 20? I miałeś zapas? 8 kilo? No tak 15-10 robiłem. Aha. I co, czułeś się zapas, że dzisiaj możesz wystartować w tej ekstremie? Myślę, że dam radę. Że dasz radę. Jestem optymistą. Jaki czas byś chciał tam zrobić? Poniżej 5 godzin. Poniżej. Jak masz na imię? Jarosław. Jarek, do zobaczenia na trasie. Trzymaj się. Pozdrawiam służby celne. Trzymajcie się. 10 minut do startu. Widzę ostatnie przygotowania. Buty, tak? Sznurówki. Żeby nic nie zawiodło. Powiedz, skąd jesteś? Z Tarnowa, jak masz na imię? Filip, jak dziś ci pójdzie, powiedz. Zobaczymy. Który raz przede wszystkim jesteś? Debiutujesz dzisiaj. Z kim przyjechałeś? Z
Sylwią. Sylwią. Tak czuję, Sylwia tu już ja picie też, trzyma. Też biega maratony, więc ona nie debiutuje. Rozumiem, ale na mundurowej jeszcze się nie odważyła, nie? To jest ekstrema. Nie, ja mam wiadomo. 10 kilo nadwagi, więc jeszcze dodatkowe 10 to bym. Ale Sylwia, biegasz, tak? Tak? To fajnie, co? Razem sobie biegacie na treningach. Nie, osobno. Ach, osobno? Osobno, ale bo byśmy się pokłócili. Słuchaj, Sylwia, jest przygotowany? Twoim zdaniem? Psychicznie jako jest, debiut? Psychicznie jest przygotowany, ważna, a na tym pójdzie reszta, myślę. Jak nogi u niego? Mocne? Mocne nogi, tak. Wydolność? Mocne, szybkie nogi. Wydolność jest. Najwyżej nie wydoli, ale... No, tu widzę, że Sylwia zna twoje parametry. Ja myślę, że będzie dobrze, co? Nie, jak nie wysiądzie kolano, to wszystko będzie. Aha. A miałeś kłopoty z kolanem jakieś? Był problem taki, ale... To tylko wiesz. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Spokojnie, trzymajcie się, do zobaczenia. Witam, cześć. Startujesz, numer? Proszę. 505? Nie. Jak będzie? Jak budżet? Tak budżet, myślę? Tak budżet. Startowałaś tu? Da. Da. Ile razy? Nie. Здесь нет. Нет. Марафон первый. Первый. Jaki czas? 6. Czyli przyzwoicie. 6. Jak masz na imię? Anna. Imię? Anna. Anna. Żółwik, trzymaj. Trzymaj się. Chłopaki, plecaki poważone, powiedzcie. Nie, brakuje. Jeszcze nie? Brakuje, musimy doładować. Ile ci brakowało? Kilo 200. Tam cegły są za tym, to możesz sobie wziąć, bo byłem po cegły. Ile tu, za tym budynkiem. Są różne takie, także sobie możesz. Skąd jesteście? Izbarka. 9,5. Który raz dziś? Maraton. Pierwszy maraton Komandosa, tak? Mój drugi maraton Komandosa. Twój drugi, czyli ty wiesz, o co chodzi. Tak, drugi maraton Komandosa. A ty co, masz stresa dzisiaj? Nie. Co, będzie ciężki dzień? Jak myślisz? Ciężki będzie na pewno. Ale... No będzie. Ale damy radę. Dacie radę, jasne. Jak masz na imię? Kamil. Kamili. Marcin. Powodzenia, trzymajcie się. Widzimy, jak się dociążają. Nie może być poniżej 10 kg. Trzeba tak długo dociążać, aż będzie 10 kg. To jest dopiero obciążenie i maraton. Dzień dobry, witam. Powiedz, skąd jesteś? Łowicz. Z Łowicza, jak masz na imię? Aleksander. Aleksander, powiedz, jak ci dziś pójdzie? Emeryt policyjny, no chciałbym co? Ukończyć. Debiut? Ukończyć. Co? Nie, powiedz. Trzeci rzędu, czyli w tamtym roku byłeś? Tak. Czyli wiesz, poniżej o co chodzi? Godzin. Poniżej, tak, łamiesz, no to tak. fajnie. Źle, ale dzisiaj taki respekt, nie boję się po prostu. Boisz się, ale nie ma czego, z kim przyjechałeś, powiedz. Przyjechałem tutaj z ekipą z Londynu, przylecieli. Aha, z Londynu, tak. Zakład karny z Londynu. Te startują? Te startują tutaj czterech kolegów, czterech. Tak, widzę. I jeden z kolegów poszedł baner tutaj w Przecilezjanie rozwiesić. Aha, jak chłopaki są przygotowani? Podobno są, nie wiem. Podobno są. Tak, podobno przygotowani są, ćwiczyli przed przyjazdem tutaj. Okaże się wszystko na trasie. Słuchaj, kryzysy miewasz? Jak to wygląda? Nie, mam tak około 30 km. Po 30 i co wtedy robisz? Wtedy no, przechodzę w marsz. Przechodzisz, aż dojdziesz do... Dokładnie. Kilometr, dwa i z powrotem. To co, to widzę cię za 6 godzin, poniżej. Poniżej? No tak, myślę, szóstka, z szóstki będę zadowolony. Z szóstki będzie zadowolony. A jeśli nawet o minutę, to nie będzie. Fajnie, trzymaj się, powodzenia. Dziewiąta edycji maratonu Komando Stanu do mi 2012. Lubieńcy w Kokietku, ubraci żołnierskiej, ubelitarnej, specjalnej jednostce komandosu. Cześć Andrzej, widzę, że znowu jesteś. Na nożu byłeś, teraz znowu. No. Słuchaj, powiedz, który to jest twój maraton, bo ciebie tu często widuję. Siódmy, czyli brakuje ci dwóch, żebyś był wszystkie, tak? Jak dziś się pójdzie? Ja myślę, że ty już jesteś zaprawiony. Państwo śpicie jeszcze? No proszę, ładnie. Dociążony jesteś już, czeka wszystko. Tak, plecak jest, już masz. Jest, to Andrzej, Żółwik i powodzenia. Trzymaj się na trasie. Witajcie nowicjusze, są nowicjusze. Gdzie jest najcieplej? W Lublińcu Kokotku. Media podają 9 stopni, ale tutaj będzie chyba 99. Tutaj będą plecy rozgrzane. Witamy telewizję Katowice. Witamy czy nie witamy? Żołnierze? Czołem telewizja Katowice.
to witajmy ich brawami, uśmiechamy się, oni was skręcą i tak dalej. Hasło, plecaki odebrać. Słuchajcie, jeszcze raz apel, apel. Pilnujemy się, pomimo że ci, którzy mają... Który jest twój, więcej powiedz. Jak jeden maraton. Ci, którzy jak po raz pierwszy startują. Na wszyscy na siebie, jak pierwszy jedna wielka rodzina. Pilnujemy na trasie się wzajemnie. Pęca 21 kg, kilometrów. O metrach nie wspomnę. Plesak 10 kg, to wiecie. Do tego ze 2 litry picia. Ja tam bym wiózł. Trzymajcie, powodzenia, trzymajcie się. Pilnujemy, patrzymy. Służba medyczna, są ludzie z naszej ekipy, którzy wam udzielą pomocy. Proszę, patrzymy na siebie. Pamiętajcie, ktoś, kto w ubiegłym roku Stefański, gdy wygrał ten maraton, powiedział, wszystko jest w głowie. Ktoś inny powiedział, że ten maraton zaczyna się dopiero po 30 km. Przegrywajcie, to będzie dobrze, ale proszę tego czasu nie przekraczać z tego względu, że ci, którzy dotychczas... Widzę, straszne żbiegnie. Straszne żbiegnie. Skąd jesteś? Spadali. No wy jesteście wytrenowani, nie, strażacy? To już z tymi butlami się naśmigacie? Jak masz na imię? Paweł, który raz jesteś? Drugi raz. Jaki czas tam będzie? Jaki czas byś wykręcił? 40. No fajnie, fajnie. Z kim przyjechałeś? Powodzenia, trzymaj się. Dzięki. W tym czasie, jak się przenosimy na scenę, stałem z... Tylko dobrze mu zrób, nie? Żeby tam nic mu nie nawaliło. Skąd na jesteś? Przemysłu, nie mam, bardzo mi przykro. Który raz? Ściągnąłem dwa wozy techniczne, tak, żeby będzie można wreszcie go odkopać większe, że tak powiem. Dobrze, i dobrze ukończysz. Przypomnę, w jakim czasie? Jeszcze raz głośno, że 16 luty 2013 był rok komandosa. Ale przygotowany jest. Psychika? Okej, trzymaj się. Swoje palce. Czwarty półmaraton. Kto mnie słyszy, to proszę, żeby nasze zawody już zaczęły być oficjalnymi. Kilometr, numer 143, zawsze z białymi rękawiczkami biegasz? Reszta już jest dokładnie co kilometr. A co jest? Pierwszego akurat kilometr na taką 200. Pogodę są dobre. Aha, przypasowało tak. Który raz jesteś na maratonie? Pierwszy raz. Jeżeli będziecie wyrzucać butelki, tak jak w ubiegłych latach, proszę przy oznaczeniach kilometrowych, to nam jak można imię? Andrzej, siema. No dzięki, pozdrawiam. Piłka są tak około 14 kilometra, są sanitariusze, to tam możecie ich, tam jest przystanek autobusowy, oni tam będą stać. Witamy! Niech żyje, żyje nam! Dobra, dzięki, dzięki. Dobra, spokój, spokój. Witam wszystkich, kolejna edycja maratonu Komandosa. Myślę, że trasy zostały przygotowane. Kosa, przygotowane są trasy? No to trasy są przygotowane. W każdym razie, tak jak w zeszłym roku, dwie pętle. Gdyby coś się działo, najważniejsze nie schodzić z trasy. Zostać na drodze, czekać. Ktoś na pewno was odbierze. Jeżeli nie dzisiaj, to na pewno jutro, gdzie będziemy zwijać trasy. Wszystkim życzę sukcesu. Najważniejsze, nie kombinować, a nastawić się na ukończenie. Nie przesadzać. Ja rozumiem, że każdy chciałby zostać zauważony, ale myślę, że w szpitalu i tak powiedzieli, że miejsc nie ma, więc dajcie oddech. Dajcie oddech. Nie, to już po wszystkich świętych i po wszystkich zmarłych. Dajcie pokój z tym cmentarzem, kochani. Tak dowódca powiedział. Witamy wśród nas kogoś specjalnego, który jest w tej elicie komandosów. Kolego Leszku, pokaż się na swoim nowym, no, o nowym profilu, oponach i tak dalej, kółkach. Leszek Bolf z Toruńskiego Klubu Integracji i Mety Lublinieckiej dzisiaj z nami i być może dzisiaj się w końcu uda. W ubiegłym roku się nie udało, a dzisiaj może się uda. Przywitajmy go brawami, żeby dać mu tą przepustkę w tą ucztę lublinieckich lasów wraz z wami. To co, drogi prezesie, przechodzimy, czy jak, co, mamy jakieś komunikaty? Pytania są? Jakie? Leszek, nowej buty. Nie podrywamy dziewczyn na drodze. Chyba, że niesiemy im plecak, jak nie wiedzą sędziowie. Będzie. Gra wszystko, sędzia, powiedz. Będzie dobrze. Będzie dobrze? Beret ma bardzo ładny nawet. Może być. Pytanie do sędziego. Komuś dmuchnął ten beret, powiedz. Nie, od prezesa. Andrzej, czy można odbierać plecaki? Ja bardzo proszę, żeby ci wolniejsi nie stawali w pierwszym rzędzie. Dajcie ścigaczom równe szanse, niech stoją oni w pierwszym szeregu.
chciałem jeszcze dopowiedzieć. Na maratonach polskich gra biegowa, a na kartach do gry biegowej są bardzo wam znani zawodnicy Wojtek, Wojciech Wojciechowski i Artur Pelo. Ostatni łyk, numer 350. Nie. Idziemy do Kamelbaka. Skąd jesteś? Warszawa, Wojskowe Centrum Geograficzne. Warszawa, jak masz na imię? Paweł. Paweł, który raz jesteś na biegu? Maraton drugi twój, tak? Drugi w życiu maraton, drugi komandosa. Ale komandosa? Tak. To w porządku. Na płaski jestem za młody. Czyli fajnie, czyli wiesz o co chodzi, dasz sobie radę. Jakiś kryzys będziesz miał? Myślisz? 5,5 godziny chcę złamać. Co u ciebie lepiej, wydolność czy nogi? Myślę, że równo. Równo. Nie liczę, że coś mi zobaczy. Czyli fajnie, jesteś wyrównany chłopak, trzymaj się, do powodzenia. Nie będzie ci za gorąco? Nie. Myślisz, że nikt się nie pozna? Dobrze będzie, co? Zawsze tak się rozmaicenie, tak? No jasne, fajnie. Trzymaj się. Dziewczyna patrzy! Na mecie też będzie tak wesoło? Oczywiście! Ja myślę, co? Jesteś Brazylią! Nieważne! Który raz jesteś na maratonie? Tutaj? No. Drugi. A kolega? Piąty. No to może ta się śmiać. Faktycznie. Trzymajcie się. Powodzenia. Czy nie macie jakichś pandów, to wam się kurtka gdzieś nie podała, coś tego poglądać, posprawdzać wszystko, czy dobrze jest. Busnaki? Wszystko? Będzie grać? Na każdy maraton. Na każdy? Pewno. I na którym kilometrze zawsze bierzesz? Czy po prostu tak jak się... Między 30 a 32, a później między 38 a 40. Pierwszy twój maraton to nie jest? Nie. Czyli już biegłeś z tym plecakiem? Komandosa, mój czwarty. Czwarty komandosa. Jakie tam czasy osiągałeś? No różnie, w granicach 5.20, 5.17 najlepszy. No dość przyzwoicie. Fajnie. Skąd jesteś? No. Z Nowej Soli. I jaki cel twój? Właśnie, powiedz. Poniżej 5 godzin. Ile? Poniżej 5 godzin. Chcę złamać piątkę. Jak masz na imię? Jordan. Powodzenia, trzymaj. Dzięki. Dobrze zawiąż, żeby nie było kłopotów. Co tam kombinujesz przy tym plecaku? Co, dociążasz mu? Żeby nie miał za łatwo, co? Do przodu.
trasie, żeby górnikom wstydu nie przyniósł. Chodź mi tutaj, stań mi tutaj. Chodź mi, pomóż, ale nie szkodzi. Z boku, bo nie ruszę. Nie, chodź mi o... Fajnie się biegnie, fajna atmosfera na trasie. Olo! Przodu, żebyś nie było. Olo! No od razu, tak człowiek, człowiek ze zmęczenia to różnie reaguje. No właśnie, co jest męczące? Czy to na plecach, ten garbik? Nie, on ci nie myśli, bo to takie żuczki, nie? Ale to jest ciężkie. Na pewno zmiana nawierzchni ze ścieżki takiej leśnej. Power Edge. No. Na skrzyżowaniu nie przepuszczę, żeby nie robić. Tak. Bo na tym trzecim kilometrze jeszcze nie mogę. Służba. Pierwszy Leszek wystartuje. Ile wyjadę i Lechu startuje. Jacek, skończ, cały czas wyjad robisz. No. Nie ma biegu, żeby z tym wywiadu nie biegnie przez las na koncert. Coś wybierze. Tak. Liczymy dla Lecha. 5, 4, 3, 2, 1. Liczymy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pamiętaj, przyrzekałeś! Proste! Cześć chłopaki! Za grubo nie jesteś ubrany? To ładnie!
Jak dziewczyny będzie, to który wasz maraton? Trzeci. Czy ja was wierzę? Myślę, że niespodzianek nie będzie. Nie wiem. W porządku. Nie bardzo się. Myślę, że po górach biegasz, co? No to zakozaczysz gdzieś, co? Nie, trzeba mieć zawsze dystans. I pokory. Bo się można zdziwić. Tak jest, bo się można zdziwić. Skąd jesteś? Jak z Nowej Rudzy. I masz na imię? Z Polska, Adam. Adam, który to twój maraton jest w Rublicu? W Rublicu pierwszy, ale sam sobie biegam. Nie uczestniczę w takich rzeczach, tylko sam sobie biegam. Rozumiem, ale dzisiaj obciążenie jest. 12 kilo. I to jest utrudnienie, nie? Nie, to właśnie z plecakiem biegam. Ach, biegasz? No, z dystacją, z bronią. A, to da sobie radę, myślę. Chyba tak. Powodzenia! Dzień. Że to jest początek, jak nastawienie. Bo to jeszcze chyba kilometra nie ma, no może jest jeden. Pozytywne? Który raz jesteś na maratonie? Komandosa drugi. Drugi raz. Jaki czas zrobiłeś? Wtedy? Rok 40 temu? Chyba. Ja myślę, że gdzieś nie pójdzie gorzej, co? Mam taką nadzieję. Ja też. Jak masz na imię jeszcze powiedz? Stanisław. Stanisław, pozdrów jeszcze kogoś z tej trasy. Pozdrawiam wszystkich. Są pozdrowieni. Powodzenia. Jak pójdzie? Który raz? Pani muzyki? A! Karolina? Nie słyszy. Wyta? Karolinka? No! Z noża ciebie pamiętam. Który raz maraton biegniesz? Trzeci. A, to w porządku, da sobie radę. Weterani. Weterani. Nie to co myżu, to dziobry. Powodzenia. Powiedz, skąd jesteś? Z Mety Lublinie, tam mieszkam w Poznaniu. Który twój maraton, komandosa? Komandosa trzeci. Czy ty się kurde nie pomyliłaś, co? Nie, kurwa się nie pomyliłam. Bajeny, tak trzymaj, trzymaj się. Powodzenia, jak masz na imię, powiedz. Trzymaj się. Niesamowite, niesamowite. Witam, witam. Jak tam nogi? Czekam aż puszczą. Ale bolą, co? Już nie, ale tak z 5-7 km jeszcze trzeba czekać. Później popiszę.
Słuchaj, widzę, że jesteś pierwszy. Masz dość dobrą przewagę, nawet chyba 300-400 metrów. Powiedz, skąd jesteś? Słupska. Słupska, jak masz na imię? Bo teraz nie chcę rozmawiać. Rozumiem ciebie. Powodzenia życzę. Trzymaj się tak. Powiedz, jak na imię masz? Proszę, Paweł. Pawełek, trzymaj się. Jesteś chyba na 26. I to był zawodnik pierwszy, który ma ogromną przewagę. Widzę, że bardzo dobrze z oczu mu patrzeć, zdrowo i uważam, że chyba to wygra. Jak stąd jesteś? Mowa.
osiągniesz taki wynik, jak chciałeś? Dzisiaj? Skąd jesteś? I ty? Jak macie na imię? Kto? Jak masz? Powiedz. Bożo. I? Szczypior. Trzymajcie się, Bożo i Szczypior. Do zobaczenia na mecie. Do zobaczenia. Czekam na was. Z gorącą herbatą oczywiście. To będzie. Wszystko, ale uśmiech na twarzy dalej jest. Trzymajcie się. Powiedz, jak można się czuć na 27 kilometrze z plecakiem 10-kilowym w lesie prawie samotny? 560 kilometrów od domu. Właśnie, i do domu daleko. Powiedz, jak tam u ciebie z energią jest? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Wszystko jest rozłożone w porządku. Fajnie, dobrze się czujesz. Pozytywne myślenie. Pozytywnie, tak. Który jesteś raz na maratonie w Lublińcu? Pierwszy raz. Bo myślę, że będziesz zadowolony z siebie. Skąd jesteś? Z Mrągowa, jak masz na imię? Karol. Karol, ty jeszcze pozdrów kogoś. Klub biegacza Mrągowo. Pozdrowieni są, trzymaj się. Niech tak biegają jak ty. 28 km, chłopaki, ja. Ciężko trochę. Ale jak? Pozytywnie się trzymacie? Tak, tak. Trzymaj do końca. Trochę odpoczniecie i, tak, tak, i dalej, tak? No. Skąd jesteś? Ja z Poznania. Z Poznania jest, jak masz na imię? Krzysztof Gawel. Krzysztof Gawel, powiedz, czego ci teraz brakuje właśnie w tym momencie? Sobie nie zadałeś pytania, co ja tutaj robię? Nie, 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 nie. Jestem drugi raz, wiem co robię. Drugi raz jesteś? Jesteś przetarty. Tak, przebiegnę, dojdę. Przejdę kawałek, pobiegnę, jakoś tam uchodzę. To teraz pozdrów. Kogo chcesz z 27 kilometra na maratonie Komandosa? Uczestników 9 maratonu Komandosa, kolegów ze szkoły podoficerskiej. Życzę wszystkim ukończenia. Również, a ja tobie życzę. Czekam na ciebie na mecie. Trzymaj się. Numer 9. Ile? 513? 513, dzięki. Jeszcze druga jesteś. Jeszcze tak. Przed tobą jest jedna kobieta. Kto? Kto? Justyna, tak. Justyna, tak, bo chyba fajderka. Ją widziałem. To ona jest. Jesteś druga, no fajnie, słuchaj. Słuchaj. Jak tam samopoczucie? Za ciepło. No, za ciepło jednak. 10 stopni za dużo. A ty jak masz na imię? Agnieszka. Agnieszka. Wielokrotna wycieczczyni. Maraton Komandosa. Czyli który to jest twój Agnieszka maraton Komandosa? Siódmy. To nie należy. Siedem za dużo. To nie należy rekord trasy. Słuchaj, i co? I po takim maratonie co sobie myślisz? Chyba myślisz, że przebiegnę dalej na drugi rok. No to powiem szczerze, wiesz. Bo ty chyba masz wszczepione to. Ale siódmy raz to już jest dużo, wiesz? Dużo, dużo. Czas za szybko leci, wiesz, i nie ma tej psychicznej takiego odpoczynku psychicznego z roku na rok coraz, wiesz, trudniej mi się. No trudniej. Czy w ogóle biegasz oprócz maratonu Komandosa, robisz tam w roku maratonu treningi jakieś maratony? Czyli jesteś w temacie. W tym roku mój 23 maraton. Czyli w temacie. Gdzie teraz planujesz następne, powiedz? Za tydzień, jak dożyję, półmaraton w Toruniu. Czyli spotykamy się, tak Agnieszka! Dobra. Szukaj mnie w 3000 Mikołajów! Dobrze. Z Agnieszką spotkamy się w Toruniu, ponieważ jestem z Torunia. Super. Także Agnieszka, próbuję cię wypatrzyć. Dobra. Trzymaj się, dzięki. Pozdrawiam. Jak chłopaki, ciężko trochę? Czy przerywnik mały? Najgorzej przerywnik, prawowo. Nogi jak? W porządku? Czy wydolność gorzej? Raczej wydolność. Wydolność, ale nogi okej. Okay. Nogi tak. Buty ci pasują? Buty pasują. No to fajnie, bo to jest najważniejsze. Buty tak. Jeszcze powiedz, skąd jesteś? Z Poznania. Poznań, jak masz na imię? Leszek. Leszek i? Szymon z Raciborza. No to chłopaki, do roboty, bo za wami dziewczyna, Agnieszka jest. Siedzi wam na kole. Trzymaj 32. Powiedz, jak ta muzyka cię dopinguje? No, łatwiej z muzyką. Łatwiej. Straż pożarna, tak? Tak, tak. Ja myślę, że wy macie tam dosyć tej zaprawy z tymi obciążeniami, z tymi butlami, z tym wszystkim. Także chyba to tobie tak obce nie jest. No, nie jest. Opowiedz coś tam o tej straży. Ciężko macie. Właśnie, teraz po szkole jest. Aha. Ale już przychodziłeś w straży jakieś tam bojowe ćwiczenia? Mam zjazd, ale mało. Czyli ciężki zawód. Jak u ciebie z energią, z mocą? Jest dobrze. Dobrze? Dasz radę 27 km? Także się trochę jest. Trzymaj się! Karol, jak? Mocno? Trochę lepiej niż w zeszłym roku przygotowania.
Czyli jesteś lepiej przygotowany? Oczywiście, trasa sobie przygotowana. Aha, a w tamtym roku co, była gorsza? Zimnie było. Ale to niby lepiej, co? Jak zimniej? Ale nie za bez przesady, jakieś optimum musi być, nie? Aha, skąd jesteś? Naturalnie z Elbląga, a obecnie z Watu. Powiedz, który raz jesteś na maratonie w Lublińcu? W maratonie chyba na drugi raz, w Lublińcu trzeci. W tym roku był nóż komandowy. Rozumiem, w tamtym roku jaki czas zrobiłeś? Powiem, że 5, bo 5, 4,50 tak. Dzisiaj jak to planujesz? A mniej więcej. Coś tak mniej więcej tak samo. Trzymaj się, powodzenia na mecie. Dziękuję bardzo, dajmy. Widzę lekki podbieg koło jeziorka. Mundury, plecy mokre, się nie ma co dziwić. W końcu 28 km, 10 kg obciążenia na plecach. To już nie jest bajka, to już jest ekstrema. Powiecie, jak się czujecie? Jak w jajku, wspaniale. Poważnie mówisz? Tak. To co, jeszcze raz chcesz przylecieć? No, za rok. Za rok, jak masz na imię? Bartek. No fajnie, świeżo wyglądasz, dobrze. Ty jak masz na imię? Tomek. Tomek, jak się czujesz, powiedz, nogi? W miarę dobrze. Łydki trochę. Łydki, tak? Narzekam na łydki, ale... Wydolność dobra? Dobra. Okej. Dużo nie zostało. Jak masz na imię? Piotrek. Piotrek, po... Który to twój maraton jest, powiedz? To jest... Już nie komandosa, pamiętam. Ale... Komandos drugi. Aha, komandos drugi. W tamtym roku biegłeś? Dwa lata temu biegłem. Dwa lata. I teraz popełniłem szkolny błąd. Naprawdę dałem się ponieść emocjom. Tak? Od 18 do 21 km na pierwszej pętli przycisnąłem za bardzo. Całkiem niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Zapiekłem nogi. I tak to na samo wyjdzie wszystko. Wyjdzie nawet gorzej niż zamierzałem. Albo gorzej. To Piotrek, ja ci życzę powera. Dziękuję. I tam nie przyspieszaj. Trzymaj tak jak teraz trzymasz. Dziękuję. Trzymaj się. Skąd jesteś? Szkoła Policji. Pochodzę z Krosna na Podkarpaciu. Czyli ze Słupska. Tam ze Słupska pierwszy bieg. Paweł Pietraszka, mój dowódca, pozdrawiam. Czyli to jest Paweł, tak? Tak. No właśnie, on tam dość dobrą przewagę miał. Rekordzista trasy. Aha, jest rekordzista. Tak, 3 godziny, 6 minut. No, ładnie sobie radził. Serdecznie mu kibicuję, żeby wygrał to. Fajnie, to pozdrów go teraz. Pozdrawiam Pawła, mojego dowódcę. Z 28 km. Z 28 km. Tak jest. I wszystkich reprezentantów Szkoły Policji. Trzymajcie się, pozdrawiam was. 286, jak? Braknie trochę energii? Tam braknie. Skąd ty jesteś? Ja widzę, że marynarka, pytam tak? Marynarki w jednej. Ale co, pływasz czy biegasz? Pływam, biegam, skaczę. Poważnie? Tak jest. Gdzie pływasz, powiedz? Gdzie pływam? Na basenie pływam. No dobra, no to ja na wiem. Na praktykach. Okręty tak samo? Na praktykach, tak. I jakie masz zadanie na okręcie, powiesz? Ogólnie, ja jestem z kierunku mechanicznego, z mechaniki budowy maszyn. Aha. A więc na praktykach w siłowni jestem do dyspozycji mechanika razem z moimi kolegami z drużyny. Czy wypływałeś w trasy jakieś? Wypływałem, aczkolwiek nigdzie dalej, tylko na terenie Morza Bałtyckiego. Aha. W Cieśninie Duńskie. Przejście do Świnoujścia, do Szczecina, powroty do Gdyni. A słyszałeś o takim człowieku w Polsce, który przebiegł maraton na statku? Maraton na statku? Maraton na statku, który przebiegł. Tak? Był taki? Tak. No, jest. O, to nieźle. Coś mi może się obiło uszy gdzieś. No, ja myślę. Nigdzie nie potwierdzę. Kazimierz. Oj, to ciężko mi powiedzieć. Musiałowski. On organizuje w Osieku biegi Beatlesów. Słyszałeś no, coś wiem, o tym? Osiek jest. To jest on właśnie. 8 on... kilometrów ode mnie położony. Tak jest. On przebiegł właśnie ten maraton na statku. A, miło mi. Również. Panu mi się lepiej biegło. Fajnie. Skurcze zaczęły znowu łapać, ale dobrze jest. Gdzie się łapią? Łydka czy gdzie? Łydka i uda. Przechodzą raz tak, uda. Raz tak. Czyli spokojnie. Spokojnie. Tak. Jak masz na imię? Patryk. Patryk, trzymaj się. Wczoraj minęło 8 lat mojego związku z moją narzeczoną. Ten maraton dedykuję dla niej. Fajnie. Dziękuję. Czyli możesz przyspieszyć, jak to jest dla niej. Staram się jak mogę. Spróbuj tam złamać ten rekord twój. Jak ma narzeczona na imię? Aleksandra. Czyli Ola. Tak jest. Pozdrawiamy. No, tu już widzę, woda cieknie. Maciek. Całym strumieniem, numer 26, jak masz na imię? Tomasz. Tomek, jak? Plecy mokre, czuć, co wilgoć? Ciężko? To mi najmniej przeszkadza. Najmniej? Ciężko, no wiadomo. Który raz biegniesz? Trzeci. Trzeci. Jesteśmy na 29 km. Jeszcze trochę. Dasz radę, nie? Trzymaj się! Muszę, dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Więc co? Podbiegów nie lubisz, nie? Tym bardziej na 30 km. Daj spokój, kolegoś. W porządku? Tak, za dużo się biega. A to jest. Ile maratonów zrobiłeś, komandosa? Nie, to drugi. Aha, drugi.
Ale, tak. Ale nie krzywdujesz sobie, widzę. Nie, ja innych biegam. Siły sobie rozkładasz, tak? Według siebie. A to mam. Się da. Skąd jesteś? Do Świnoujścia. Świnoujście. Na imię masz? Aleksander. Pozdrów kogoś. A, no dobra. Dobra, nie chcesz pozdrowić? No dobra, jak nie chcesz, to nie. Fajnie, nie masz walczyć. Trzymaj się. Numer 128, 30 km. Słuchaj, 30 km przeważnie się objawia kryzysem. Jak tam u ciebie? No ciężko jest, widzę po tobie. Cały czas to samo tempo, czy mi jakoś mi się udaje. Tak, jak tam z nogami u ciebie? Był kryzys, ale już. Czyli minął już. Minął. Spokojnie, swoje tempo po 6:30, 6:40. Aha. 7, jak się trzeba stanąć napić. Który raz biegniesz, komandosa? Pierwszy raz. Myślałeś, że będzie tak ciężko, czy myślałeś lżej? Co w ogóle sądzisz? Myślałeś, że będzie troszkę lżej. Że troszkę lżej, ale nigdy tak nie jest, nie? Zawsze jest w drugą stronę. Dokładnie, dokładnie. Ale ukończysz to. Jak masz na imię? Sebastian, trzymaj się. Dzięki. A, chyba nie zwątpiłeś, co? Widzę uśmiech na twarzy. Jak masz na imię? Bartek, musiałem się napoić trochę Coca-Colą. Bartek, tak? Bartek, no. Bartek, skąd jesteś? Ja pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego, pracuję tutaj w Lublińcu. A, z Lublińca jesteś, czyli tereny znasz. No, znam tereny. Na maratonie komandosa który raz startujesz? Trzeci raz. Tak. To czyli tu wiadomo, że to skończysz. No, daj Boże. Bóg ci da, bo widzę, że jesteś zaprawiony, uśmiech na twarzy. Trzymaj się, Bartek. No, cześć, dzięki. Dzięki za wsparcie. Trzymaj się. Cześć. Czekam na... 30 km, chłopaki, powiedzcie, jak się czujecie? Spokój, świetnie, jest okej. Okay. Dobrze czujesz się? Pewnie, jest i... Skąd jesteście? Rzeszów. Wszyscy? Który raz startujecie w maratonie? Maraton. Który? Drugi. Twój? Trzeci. Debiut. Debiut! Ale dobrze wyglądasz, ci powiem. Jak na 30 km, jako 30 km. Demiut komandosa, 15 górski. Nie, no mówimy o komandosa, no jesteśmy komandosa. I jak tam nogi? Nogi ok? Wydolne. Jeszcze dyszka, spokojnie. Nie, właściwie 12. 11. Trzymajcie się. Na razie, powodzenia. Numer 285. Powiedz, skąd jesteś? Z Dęblina, z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Czyli co, latasz? Nie, a co jestem robisz? Jestem dowódcą plutonu. A dowódcą plutonu jesteś? Dowódcą plutonu, opiekuje się pod chorążymi, żeby ich dobrze wychować na żołnierzy. I co? I jak? Wychodzi to? Biegają? W sekcjach lekkiej atletyki jak najbardziej. Tak, ale tu? A na tutaj, komandosa? No, chyba za trudno dla nich. To weź ich zaproś, może na drugi rok? Robię co w mojej mocy. Słuchaj, a ty który raz startujesz w maratonie komandosa? Drugi. Drugi rok. No. Drugi raz. W tamtym roku byłeś? Tak. I co, nie szło namówić tych twoich kumpli? No. Ciężko. Ciężko. Może teraz się uda, co? Będziemy próbować. Jak masz na imię? Józek. Józek, trzymaj się i tam namów ich! Niech zobaczą, co to znaczy. Ciężka praca. Powiedz, jak tam? W porządku? Tragedia. Nawet tragedia, ale nie widać tego po tobie. Biegnę od przerwy do jakichś 30 sekund, więc starczy mi się na 2 minuty biegu. Rozumiem. Ogólnie bycie maratonczykiem, komandosem. To jest pewnie trudna sprawa, nie wiem czy mi się uda. No ekstrema, nie, no słuchaj, uda ci się uda, bo zostało ci 10 kilometrów, no. Także to na pewno pokonasz, tylko powiedz, który raz jesteś na komandosie? Pierwszy raz. I będziesz siebie zadowolony. W głowie było lżej. W głowie było lżej. Sam przyjechałeś, czy z kumplami? Znajomych przyjechałeś. I też biegną? Też biegną. Gdzie są, przed czy za? Jak na razie chyba za. No to psychę masz dobrą. Jak masz na imię? Dawid. Skąd jesteś, Dawid? Strzelco Polski. Trzymaj się, Strzelco Polski, Dawid. 31 km, bieg komandosa, 9, powiedz, który twój? 9 pułk rozpoznawczy. Tak, ale który bieg komandosa twój? Pierwszy. Pierwszy? Tak. I co sobie mówi? I co sobie o tym myślisz, powiedz? O tym biegu. Myślałeś, że będzie lepiej czy gorzej? Tak jak myślałem, tak jest. Czyli tak jak jest? Tak. Czyli psychę miałeś przygotowaną? Tak, nie. Nic mnie nie zaskoczyło. Nic cię nie zaskoczyło. Nie. Nogi trzymają, energia jest. Że będzie zmęczenie, to było normalne. To było normalne, ale tak. Widzę, że zdrowo się czujesz. Jak masz na imię? Rafał, trzymaj się. Do zobaczenia na mecie. Na razie, dzięki. Jak, okej? Okay? Dobrze. Skąd jesteś? Lwów? Skąd jesteś?
Świętoszów. Świętoszów. Który raz na maratonie jesteś? Debiut. Debiut. A ręce co, się przewróciłeś? Trzy gleby. Trzy gleby? W którym miejscu? O, ciężko powiedzieć. Ale co się stało? Okolic? Korzeń. Ale to nie kłopot. Stajemy, jedziemy dalej, no nie? No tak, i plecak cię przygniata, co? Nieciekawie. Ale widzę, że dobrze wyglądasz. Dobrze. Wszystko w porządku, gra. Jeszcze podgonię, no nie? Jeszcze podgonisz. Finisz, dyszka, no nie? Picie masz z sobą, wszystko? Okej. Okay. Końcówka. No końcówka, no, ale... no jeszcze dyszka, nie? A nie dużo. Jak masz na imię? Tomek. Tomek, trzymaj się. Cześć. Dycha do końca! Jest idealnie. Jak się czujesz? Jest dobrze. Jest dobrze, chociaż nogi bardzo bolą. Bolą? Czyli co cię bolą? Łydki? Górne? Uda przede wszystkim. Uda cię. Robię co chwilkę te postoje. Rzeczywiście, no, nóżki wysiadły. Jak masz na imię? Daniel. Daniel, czy ty przygotowywałeś się do tego maratonu jakoś specjalnie? Nie, biegam. Żeby te 10 kilo, no bo wiesz, 10 kilo, no, nie, utrudnia. Pierwszy raz biegnę z takim obciążeniem. Biegam czysto rekreacyjnie. Czyli pierwszy raz założyłeś plecak 10 kilo i ruszyłeś na maraton komandosa. Debiut. Debiut jeszcze do tego. Tak jest. Ktoś ci mówił, jak tu jest, że jest ciężko? Koledzy mówili, że jest potwornie ciężko. I co, tym bardziej cię to zmobilizowało? No, nie kłamali. Nie kłamali. Muszę przyznać. Ale jest okej, okay, widzę. Zdrowy jest uśmiech. Dasz radę. Czas będziesz miał też niezły. Jeszcze za tobą jest kilkaset na pewno. O. Tak. Także będę trzymaj się. Będę się starał utrzymać tempo. Staraj się, trzymaj tak jak teraz. Trzymasz. Do mety dotrę na pewno. Trzymaj się. Dzięki bardzo. Witamy Justynkę. Witamy. Chyba się nie pomyliłem, jeżeli powiem czempiona wśród kobiet. Powiedz, jak to jest, że ty masz tyle sił i tak wymiatasz? Justyna, przede wszystkim skąd jesteś? Powiedz, co robisz? Trenujesz? Co ty jesz? Do jakiego lekarza chodzisz? Co jest z tobą, że ty tak wymiatasz? Pierwsza jesteś. Tak naprawdę umieram. Słuchaj, który to jest twój maraton komandosa? Drugi. Czyli w tamtym roku biegłaś? Tak, i go wygrałaś. I teraz znów to powtórzysz. No fajnie, świetnie, cieszę się. Justynka, powiedz, jak się czujesz? Tak. Bo to jest, wiesz, ty za dużo nie ważysz, jeszcze te 10 kg, które masz na plecach, to jest niesamowite. Biegasz maratony, jakieś tam dziesiątki na pewno sobie w ciągu roku. Skąd jesteś? Z Węgorzewa. Aha! Tak. To pozdrów kogoś tam z tych podhalańskich. Masz kogo pozdrowić? Mam, biegnie ich ze mną się szóstka jeszcze jest. Gdzie oni są? Gdzieś z przodu? Tutaj na trasie. Ja wiem, ale z przodu czy za tobą? Część jest z przodu, część z tyłu. Justynka, wiesz co? Nie, ja się dziwię, że ty w ogóle tak zdrowo wyglądasz. No wyglądasz tak, jakbyś wybiegła 5 km temu. Umierasz, picie masz, wszystko masz? Tak. Myślę, że dotrwasz. To jest synka, do zobaczenia na mecie. Trzymaj się. No myślę, że tak, że w oczach dobrze. Pozdrów. Dobra, pozdrawiam. Słuchaj, synka, skąd u ciebie tyle optymizmu? Ale co mi to zostało innego? Wystartujesz na drugi rok? Czy ty jeszcze jakieś inne dyscypliny sportowe uprawiasz, czy to jest twoja główna dyscyplina? Narty. Trzymaj się, Justyn. Pozdrawiam. Trzymaj. Numer 70. Skąd jesteś? Siedlce. A, zdrowiutko wyglądasz, widzę ci w oczy. Jak tam stoi? Dobry jest. W porządku, okej? I co, masz jakiś taki system? Że ciut idziesz, ciut biegniesz, jak nie, to wygląda u ciebie? Troszeczkę rozciągnął mi się albo w stopie. W stopie, a wiesz, że to wredna choroba jest, to rozciągnął. Poprzez buty niestety. Tak, tak. Ale co, buty masz dobre? No, raczej tak. W miarę wygodne, tak? Reguluminowy. A jak masz na imię? Tomek. Dobra, Tomek, to się weź, bo Justynka za tobą. Już ci na kole siedzi. O! Pozwa! Powiedz, okej? Okay? Superancko! No zaraz zobaczymy, powiedz jak co, kryzysik jest? No, dobrze się czuję. Dobrze czujesz się? A, bo za tobą Justynka jest, wy chyba z tej samej gwardii jesteście. Proszę? Ja jestem z pierwszym batalionem przez Ukraińskich. Ona też jest? Tak, z tego trzyli razem. No to już ci na kole siedzi. Proszę? Już na kole ci siedzi. I powiedz jak, który twój maraton jest? Trzeci. Ale w ogóle maraton komandosa.
Pierwszy! Co? Ciężko, co? Miałem kryzys na 14 km, ale... 14 już. I no, co, teraz minął? Już lepiej, teraz już... Jak się objawia u ciebie kryzys? Proszę? Jak się objawia? Znaczy ogólnie nie wiem, nie chce mi się, kurde... Jak... Ale czyli co, nogi czy wydolność? Nogi bardziej. Nogi bardziej. Jak masz na imię? Paweł. Paweł, trzymaj się, uważaj, bo już synka nadlatuje. Jeszcze trochę, jeszcze tam 200 metrów jest za tobą. W porządku wszystko? Nikomu nie trzeba było pomocy? Trzeba było. Trasa dobra? Nie, trasa dobra, ale pomocy trzeba było. Aha, wiej tam Rafał, nie biegniesz dzisiaj? Nie, wiesz co, jest ten, poszedł chłopak, rozumiesz, złamany bark. Ale gdzie go zostaliście? 14 km. Już. Za, nie, 16, tak? 15 km. Ale co się przewrócił? Przewrócił się, uderzył w korzeń, rozumiesz, złamał bark. Niesamowite. No, karetka go zabrała, przekazaliśmy go karetkę. Skąd on był? Major rezerwy tu z Lublińca. No, no szkoda, szkoda. No, szkoda. No trudno, no się nieraz tak dzieje. Tam też jeden zaliczył trzy gleby, ale ręce czarne, wszystko, ale w porządku. Okej, okej, okay, okay, idzie się pozbiera. To co, trzymajcie się. No, na razie, do zobaczenia. Powodzenia. Cześć, cześć. 4 kilometr, kryzysik mały, co? Nie wiem, już. Ja byłem w nocy w pracy, także. Ciężko ci. Nie szło się zamienić nic? Nie. Skąd miałem, jesteś? Z miasta jakiego? No. Z Radzinkowa. Ale w zeszłym roku miałem 4,15. Ale w tym roku... W tym roku ile ci wyjdzie tam według twoich obliczeń? No za godzinę będę, nie? Za godzinę. Piątkę złamię. Aha, piątkę złamiesz, jak masz na imię? Tomek. Tomek, to pamiętaj, na drugi rok się zamieniaj z kimś. No, co to jest, żebyś po robocie biegł? Powodzenia! Na 34 kilometrze. Bardzo dobrze, ale... Dziękuję, super. Co się dzieje z tobą? Mały kryzys? Mały kryzys, bo mało picia się z sobą i... jednak... Rozumiem. A jak tam u ciebie? Super. Też wszystko wypiłeś, co? Nie, jeszcze mam. Jeszcze masz trochę. Szału nie ma. Gdzie, w lewo? Tu. Jak ognisko robimy, tak? Wszystko w porządku, gra? Gra. Kiedy, chłopaki, kiedy się za bieganie weźmiecie? Za rok. W straży jesteście? Za rok lecimy. Poważnie? I tu w biegu komandosa? Nie, w katorniku. Nie, ale w ogóle. A w katorniku jeszcze lepiej, no fajnie. Już biegłam. I co, debiut będzie? No był, no. No ale na drugi rok, jak masz na imię? Robert. Robert, pamiętaj, jesteś zarejestrowany na katorżniku, ciebie widzę. Ty też biegniesz katorżnika? Tak. Też będziesz biegł? Tak. To jeszcze się zapamięta, jak masz na imię? Korneliusz. No, a ty co biegniesz? Powiedz, jak masz na imię? Sara. Jest bezimienna. Jesteś bezimienna. To co, biegniesz, czy tylko się ogniem zajmujesz? A oni będą gasić, co? Ja biegłam na drugi rok, trzecie miejsce. Ja myślę, że lasu nie podpalicie, nie? Macie opanowane. Trzymajcie się, cześć. Jak, okej, okay, wszystko? No bardzo dobrze. Już myślałem, że ktoś mnie wyprzedza. Nie. No ja pierniczę. Co? Jak to możliwe? Słuchaj, który raz? No. Który raz startujesz w komandosie? Trzeci raz. Czasy pierwszy jak raz będzie miałem, porównywalny dzisiaj? Miałem 4,56. Tak. Prezes nie chciał zapisać, bo powiedział, że o. Nie mam szansy, bo to był mój pierwszy maraton. No rozumiem. Na drugim zrobiłem 4,40 chyba 6. Tak. A teraz chciałbym, było, żeby było 4. I tam 3, żeby było. Tak jest! Nawet 5! No. A już dobrze. I co myślisz, że zmieścisz się? A takie urządzenie, które mówi, że mam szansę. Że masz szansę. Jak tak. Masz na imię? Marian. Marian, skąd jesteś? Grudziądza. A, Grudziądz! Tak jest. No, ja z Torunia, także... A, no to blisko. Koło siebie. Trzymaj się, Marian. Powodzenia. O Marian, pozdrów jeszcze kogoś na koniec. Chciałem serdecznie pozdrowić najlepszą z żon, która mnie cały czas wspiera. My dzielni mężczyźni walczymy, a one nam pomagają, podają. Tu, tam, na końcu, na początku, na mecie. Żona biega? Biega, ale bez plecaka. Fajnie, fajnie biega. I fajnie co? Biega, razem biegamy po lesie. I przyjechała z sobą? Tak, jest tam na mecie. Jezu, ja. To spotkamy się, jak ma na imię? Ika. Ika, pozdrawiamy Iki od czasowca. Trzymaj się Ika. Trzymaj się Marian. Dobrze. W porządku? Tak. Muzyka pomaga? Bardzo. Musi być. Czego tam słuchasz, powiedz? Rock metal. Rock metal. I to cię dopinguje? Tak, daje adrenalinę. Skąd jesteś? Jarosław, jednostka. Jak masz na imię? Adam. Trzymaj się, Jarek. Dziękuję. Czy chcesz powiedzieć, że najtrudniejszy dzień w roku to dzisiaj? Nie, były gorsze. Były gorsze? Gdzie, powiedz? Gdzie? Tu maraton był. I co, gorszy? Jeszcze bardziej ekstremalny warunkach. To czyli co biegłeś ten maraton? Jak to się nazywa? Maraton komandosy. Aha, jeszcze gorsze były warunki, mówisz? Maraton, gorsze. Obciążenie też miałeś? Samo, tak jak i
Ach, to samo! A co, ile razy startowałeś w takich maratonach ekstremalnych? No jest tylko jeden półmaraton, zaliczyłem jeden maraton. Aha, jak zadowolony siebie jesteś? Zadowolony! Fajnie. Zadowolony. Skąd jesteś? Bydgoszczy. Jak się nazywasz? Duchiński. Trzymaj się, Duchiński! Tak. Jak, ile mamy do końca? Chyba 4 jeszcze. No gdzieś koło piątki będzie i widzę, że dokładasz, że dokładasz. Nie. Masz jakieś zadanie sobie postawiłeś? Czasowe? 4,5. Jak myślisz? Według twoich obliczeń zmieści się? 4,5 dałem radę. No fajnie. Skąd jesteś? Bydgoszczy. Trzymaj się. Dzięki. Jak tam, co ci pokazuje? Busola? 5 km do końca? 4. 4 nawet. 4, super. No. Jest rewelacja. Jak? Lżej na duszy? Lżej. Już się dobrze leci. Już teraz jest rewelacyjnie. Który raz startujesz? Czwarty. Czwarty raz. Za każdym razem coraz lepiej. Poważnie? Poważnie. Teraz też czuję, że będzie poniżej 4,40. Czy przygotowujesz się jakoś specjalnie do takiego maratonu? Nie. Ekstremalnego? Nie. Normalne wybiegania. Aha, normalne. Raz sobie zakładam plecaczek, żeby zobaczyć, czy coś się nie zmieniło. Fajnie. Skąd jesteś jeszcze? Powiedz. Z Legionowa. Legionowa, mam na imię. Kazik. Kazik, pozdrów. Pozdrawiam wszystkich internetowiczów, tak? Tak. Puścisz to na YouTube'a? Tak. Fajnie, hej. Trzymajcie się. Hej. Czekam na mecie. Numer 34, jak się biegnie, powiedz? Dobrze się biegnie, super się biegnie. Ukończ. W zeszłym roku. Niemożliwe. Lecę na 4,30, może mi się uda życiówkę zrobić tutaj. Fajnie, ja będę się z tego cieszył. A biegnę dla kolegi, który ma spardnienie rozsiane. Biegnę z jego czapeczką. Aha. Biegnę dla niego. Ma do tego nowotwór. Jacek, olimpijczyk, szermierz. Ta czapeczka jest z olimpiady z Pekinu, dał mi ją. Żebym z nią biegał, dla niego. Widzę, że przynosi ci szczęście. Przynosi. Musi. Skąd jesteś? Jemu też przyniesie, z Wałbrzycha. Wałbrzych, jak masz na imię? Jarek. Jarek, pozdrów szybciutko kogoś. Pozdrawiam rodzinę, która wytrzymuje ze mną. Ciągle mnie nie ma, ciągle biegam. Dziękuję rodzinie, bo też jestem po operacji nowotworowej 2 lata i biegam jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. I taki ekstra. Tak? I będę biegał. Fajnie, cieszę się. To trzymaj się, pozdrawiam. Dzięki. Cię i czekam na mecie. Dzięki, zaraz będę. 4 kilometry, niedługo. Powodzenia. Zaraz. Cześć. Numer 114, 4 kilometry do końca. Jak, powiedz? Może być. Nieźle. Najważniejsze, że dobiegnę. Który raz startujesz? Pierwszy raz. Pierwszy raz i w ogóle jak? Co myślisz o tym wszystkim? Warto? No, chyba warto. Chociaż z tej perspektywy nigdy nie warto. Jesteś zadowolony z siebie, bo to jest, słuchaj, najważniejsze. Tak, jestem zadowolony. Na mecie zobaczę, które miejsce. Więc... Ale masz dość dobrą pozycję. Skąd jesteś? Izba Celna, Olsztyn. Trzymaj się. Około 3 km do końca. Powiedz, skąd jesteś? Jestem Siedlec. Siedlec. Wyjechaliśmy o 3 rano. No i biegniemy. Czyli noc nie przespana, można powiedzieć. Tak, się położyłem. Po 12, także 2 godzinki się no. Mało. Ale dobrze jest. Jak masz na imię? Pogoda, Tomasz. Tomasz, który raz startujesz tu w Lublińcu? Pierwszy raz. Pierwszy raz? Tak. I co sądzisz o tym ekstremalnym maratonie? Bardzo dobre doświadczenie siebie. Piękna trasa. Fajna organizacja. Jest sympatycznie. Zajmujesz się w ogóle bieganiem na co dzień? Tak. Ile biegasz tak tygodniowo, powiedz? Tygodniowo 50, 70, 40. Aha. Tak. Czyli podtrzymujesz to wszystko. No tak, żeby jednak nawet mam poczucie trochę rower i pływania, to rzadziej. Kryzys u ciebie wystąpił dzisiaj, powiedz. Taki ze ścianą, to nie, tyle, że trochę maszeruję czasami. Jednak nie biegam w takich butach nigdy. Rozumiem. Co to masz? 3 kilometry lżej już chyba na duszy, tak? Już jest pięknie, pogoda piękna. Już się kończy. Także nie sposób nie dobiec. Czekamy na kolegów i wszystkich pozdrawiam. To co, Tomek? Czekam na ciebie, odbiorę cię na mecie. Super, już... dzięki. Moment. Do zobaczenia. Trzymaj się. Nawzajem. Dziewczyny, kiedy zabieganie się weźmiecie? To mnie interesuje. Ja czyli co, prosto czy tu? Nie, tam. Prawo. To co, nie będziesz biegać, mówisz? Jak masz na imię? Klaudia. W straży jesteś? No, nie. A wy chłopaki co? Zabieganie? Co?
Kiedyś tam przyjdzie czas na to. No ja myślę, nie? Albo chociaż rowerek. Skąd jesteście? Potępy. Trzymajcie się, pozdrowie. Finiszujemy, ostatnie, dajesz rady, dajesz, ostatni podbieg. Jesteś pierwsza. Jak, lżej na duszy? Teraz już dajemy spektrum. Ręce do góry podnieś. Wysyła. Justyna Kępa, pierwsza z kobiet na 9. maratonie Komandosa. Czas 4 godziny 42 minuty. O, się nie spadnie. Tak szybko się nie biega tutaj. Tutaj coś robicie, dziewczyny? Proszę o siłę, co za głupie. Jak wreszcie na ziemi, witamy! Chyba nic dodać. Przy moim Artura i tej pani, co nam tu pomaga w wyczytywaniu numerów, Justyna Bąk, ubiegłoroczna zwycięzczyni. Przepraszam, Justyna Kępa, Bąk to ta z ulicy, przepraszam. Justyna Kępa, ubiegłoroczna zwycięzczyni maratonu Komandosa. Tam złamałaś w ubiegłym roku piąteczkę, było 4,49, a dzisiaj tutaj mam 4,42,35. Nie wiem, czy sobie zdajesz rekord, oprócz mojej gratulacji, które już przyjęłaś, znaczy czasu i gratulacji, które już przyjęłaś, że jest to nowy rekord. Bardzo się cieszę, że to jest nowy rekord. Było Agnieszki Mizery, która pięciokrotnie to wygrywała. 4,48, chyba 48. Gdzie dokładnie pamiętam, to żeśmy przeszukali. No i nie ma lepszego wyniku. Także jesteś nie tylko zwycięzczynią po raz drugi, ale nową rekordzistką. W przyszłym roku przyjdzie ci bronić nie tylko tytułu, co najmniej tytułu, ale i rekordu trasy. I teraz powiedz wrażenia z trasy, jak tam było? Pierwsza połówka lekko, druga już trochę gorzej. Ze względu na to, że bolało mi kolano, no ale jeszcze było dobić do końca. A jakie specjalne przygotowania były pod tegoroczny maraton? No oczywiście, trzeba było to. Dawaj, Tomek, dawaj, dupę bieg! No tak, bo w głowie siedziała obrona tytułu z ubiegłego roku, prawda? No i że koleżanki naciskają, a nie, po Agniesce to nie wiadomo, co się spodziewać. Plany na przyszły rok? Oczywiście półmaraton Komandosa. W Warszawie, w Bacie, u Andrzeja, połówka. To jest chyba styczeń czy luty? To jest chyba luty. Tak, no a potem tutaj znowu maraton będziesz u nas, to czuję, oczywiście jesteś zaproszona, Bieranie, to pojadę po ciebie, jakby co. Oczywiście i zapraszam wszystkie kobiety do biegu. Dobra, dziękujemy, nie męczymy cię, Justyna, jeszcze raz wielkie gratulacje. Jesteś największa z największych. Dobrze, wielkie gratulacje, mamy nową królową, proszę państwa, Justyna. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Panie i panowie, którzy kończycie 9. edycję maratonu Komandosa 2012 w Lublińcu Kokotku, naprawdę jesteście wielcy. Nie myślcie, że te... Jak zadowolony? Dobrze, dobrze było.
Już na miejscu, już na ziemi. Odmówiły posłuszeństwo, ale jednak. Na którym kilometrze było najgorzej? 35. Tak? Powiedz, na którym było najgorzej u ciebie? Końcówka ostatnie 10. Jednak, miałeś dosyć masakra. Ta góra tutaj, ta szalca. Jak? Na następny rok będziesz? Oczywiście. Przejdzie wszystko i się przygotujesz. Trzymajcie się, skąd jesteście? Z Dolnego Śląska. Pochodzimy z Dolnego Śląska, ale jednostka Świętoszów. Trzymajcie się, powodzenia. Ja tu, tak, po drodze. Miło mi. Ten pan jeździ na rowerze i robi zdjęcia. Dopingowałaś? A jak? Jakaś... Czekałaś z utęsknieniem? Tak, trzymałam kciuki i tak fajnie. Czekałam, że zrobił rzuciutkę. Fajnie, trzymajcie się na drugi rok, zobaczymy się, co? Ale z IKą! Tak, inaczej nie. No inaczej nie, trzymajcie się. Ja widzę plecy mokre, ty przed chwilą przybiegłeś. Wyglądasz tak, jakbyś z pralki wyszedł, jak było ciężko, powiedz. Byłem tu kiedyś, było ciężko. Przebiegam sobie spokojnie, bez spiny. Kryzys był, czy nie, czy tak? Był, ale spodziewałem się. Co? Byłem przygotowany na 3 godziny biegu i aha, biegam. Co wysiadało? Nogi czy wydolność? Generalnie raczej chyba wydolność. Wydolność. Ale poradziłeś sobie, szczęśliwy jesteś. Ściągnij to, żeby się nie przeziębił. A jak koledze poszło, co? My też rozmawialiśmy po drodze. Powiem, że czuję się nawet lepiej niż po zwykłym maratonie. No proszę, tak, no proszę. Się chyba to. Aha. A w ogóle jak z czasem? Zadowolony jesteś z czasu? Miałem 4:38, coś około, nawet na pierwszy raz na dobry. W porządku, trzymajcie się chłopaki. Numer 285, już widzę, że już jest po... Jest już po. Zadowolony, uśmiech. Było ciężko? Opowiedz nam trochę o trasie. Było lepiej jak w ubiegłym roku. Dla ciebie przynajmniej. Oczywiście. Mhm. Progres, jedną godzinę się poprawiłem, także zobaczymy. O, no to jest przepaść. Zobaczymy, co będzie przyszło. Fasy to jest przepaść, jedną godzinę. Nie, popełniłem takie kardynalne błędy w ubiegłym roku. W ubiegłym? Tak. To czyli jakie byś dał dobre rady? Jakbyś chciał je zdradzić? Marsz i podbieg, nie? Ale tak, właśnie w takich interwałach. A ja wtedy zrobiłem, szedłem przez całą godzinę i później już. I później prawdopodobnie ostygłeś. Tak, wystygłem się. Koniec. Pozdrów kogoś z mety. Pozdrawiam Lubliniec. Trzymaj się. Gerlich. Obojętnie, wymyślimy jakąś szpenderkę. Po prostu zaznaczymy swój akcent, solidaryzując się z tymi komandosami. Choćby kilometr, to jest kochani. To jest coś wielkiego. I następny, ależ mocny sprinter z numerem 220. Skąd się tak zerwał, powiedz? Skąd tyle sił miałeś? 4,54 jeszcze. Jeszcze po tej górce jak? Wyszło, myślisz? Co? I wyszło? Jakbyś chciał jeszcze napisać, to dole ale z tym samym. Panu Siuk, marynarka wojenna. Panasiu. Adrian Panasiu. Dziękuję. Biegłeś po marynarsku, widzę. Jak? Do końca. Lepiej pływać czy biegać? Jak myślisz? Myślę, że pływać. Nas się żyga. Chodź się żyga. Ale co, maszeruj albo gin, nie? Do właśnie końca. Aha. Jak było na trasie, powiedz? No ten 20, ogólnie. 20, gdzie było najgorzej? 24 kilometr. Najgorszy, tak? No, potem 5, tak się męczyłem. Na trasie się położyłem, leżałem 3 minuty z nogami do góry. Ale tak super dało, bo łapałem je skurcze, poleżałem 3 minutki i przeszło wszystko. Który to był twój maraton komandosa? Pierwszy. Drugi będzie? No mam nadzieję. Ja myślę, że przejdzie ci po jednym roku, co? Pewnie tak. Skąd jesteś? No z Gdyni jesteśmy. Z Gdyni? Marynarki wojennej. Na imię jak masz? Adrian. Jeszcze pozdrów szybciutko kogoś. No pozdrawiam na pewno moją mamę. Mama pozdrowiona, trzymaj się. Dzięki. Idziesz. Będziesz za chwilę wolny. Tylko zdejmą ci plecak. Chwieje nim jeszcze. Jest. Jak? Końcówka! Organizator też coś tam robi. No musi, pokaż, 5:13. Dzisiaj biegnę na a ja już miejsce, dowiem, że setny maraton miał pogodę. No to ja wiem, to boli, ta pogoda mi się też nie i proszę państwa, pięciokrotna zwycięzczyni Agnieszka Mizera, właśnie maratonu komandosa. Dzisiaj z numerem 513. Agnieszko, wielkie dzięki. Wielki szacun, jesteś z nami. 5:08, proszę państwa. Wyglądasz pięknie. Agnieszko, mam dla ciebie
a mieszka nie czym jest słyszy. Słyszę, mam dla ciebie niespodziankę. Twój rekord został pobity. Dobrze. Biegłaś się ta najstarsza w ciąży. Biegłaś, widzę, Agnieszka, taka zdrowa. Powiedz, jakiś kryzys miałaś? Ej, Eliza, na trasie? Dziewczyny. Powiedz. Biegłam generalnie teraz na miejsce, bo dla mnie jest za ciepło, tak jak ty mówiłam. Czyli jednak, tak? Tak, nie, zdecydowanie za ciepło. Byś wolała co? Nawet minus? Minus 10? Nawet! Oczywiście. Fajnie, co? Za rok się spotkamy, nie? Tutaj? Zastanowię się głęboko. Zastanów się, dobrze. 7 razy to już jest taki, wiesz, taka ilość, że tak, straw to, trzymaj się. Prawie, dzięki. No, co mi teraz powiesz? Już jesteś. Jak było na trasie? Udało się przede wszystkim. Się udało. No, były jakieś problemy kryzysowe? Były. Na którym kilometrze? Od 21 do samego końca. No, ale patrz, sobie poradziłeś. No, powoli, powoli do celu. Wydolność czy nogi? Jestem jak najbardziej zadowolony z czasu. Nie myślałem, że tak dobrze pójdzie. Ile wykręciłeś? 5 i 2 minuty. Który raz tu byłeś? Pierwszy raz, Zewiu. Czyli co, za rok się godzinę, spotykamy? Godzinę i 4 minuty niż dłuższy czas niż na normalny maratonie. To jest, uważam, dobrze. No, bardzo dobrze. No co, będziesz miał co pobijać na drugi rok? Koniecznie. Coś tam ściągniesz, co? Koniecznie. Jak masz na imię? Karol. Skąd jesteś, Karol? Trzymaj się. On zawsze u nas w barwach wojennych występuje. Jest to szeregowy rezerwy Karol Kuleszo. Karol Kuleszo z północy Polski. Nie wiem, czy dokładnie ze Suwałk. No, już końcówka. Tak. Powodzenia. Jesteś, powiedz! Jak masz na imię? Wojciech. Jak? Ostatnie metry ciężko? Damy radę. Nie jest masakra, ale jest dobrze. Jedziesz. Jak? Zadowolony? Bardzo! Pierwszy kilometr! Jak? Zadowolone chłopaki? A jak widzę? Tak, było ciężko? Bardzo. Ale już jest końcówka. Który raz taki maraton? Pierwszy w życiu maraton. Zanim się zobaczymy? Jak masz na imię? Mariusz. Skoki. Trzymaj się! Wspaniały się kilometr. Jakie barwy dzisiaj mamy? Jest ok? Jest dobrze. Barwy jakie to są? Wojenne, maskujące, powiedz. Tak, marynarka wojenna w barwach wojennych. Skąd, chłopaki, jesteście? Z Gdyni. Z marynarki? Tak. Od jak? Do zabezpieczenia marynarki wojennej. Co, lepiej pływać czy biegać? To i co? Zależy. Z kim? Jaka fala jest, nie? Jaka fala jest. Jak masz na imię? Krzysztof. I? Jesiek. Trzymajcie się. Dzięki. Dobrze, kończę 11 maraton w tym miesiącu i teraz będę odpoczywał 2 tygodnie. No proszę, nie to ty jesteś robił... hard jesteś. Żołnierzem jestem. Maraton komandosa który raz zaliczyłeś? A dla kogo wywiad? Jak dla Polsatu to 5. Drugi raz. Drugi, tak? I co, za rok się zobaczymy? No. Jak masz na imię? Mnie nie zatrzyma, Mariusz. Skąd? Z Poznania. Trzymam. Pozdrawiam Poznań. Ale dożyjesz. Super, już, super. Już jest nieźle. Czekasz co najmniej 10 minut. Trzymaj się.
końcówka. Nie, nie, tamci. Rzuć swoje. Spokojnie, spokojnie. Głowacz, Moherek w towarzystwie numeru 153-tonowego Grzegorza Rutkowskiego oraz jeszcze tam jeden który jest chyba 515, tak? A była szczęka, witamy się Tomaszu. Marta po to się tak męczyła, Marta po to się tak męczyła. Było tak szybko, zaraz, więc... Zaraz dojdzie do siebie. Dobra, mów o co prosisz. No wycisnęła z siebie wszystko co mogłaś, widziałem. Jak za rok spotkamy się, przemyślisz to, strawisz. Myślę, że tak. Jest taką policją. Chodź policjantka, tam usiądzie, zdychniesz, teraz rozumiesz. Ten maraton ale na jedyny komandos taki w 9. edycji maratonu komandosa z Torunia. Ręce do góry. Klub integracyjny Toruń i Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec, bo jest naszym zawodnikiem. Witamy Cię, Leszku, na mecie kolejny, jeszcze numer 306. Gratulacje. Porucznik Zdrowiańczy Krzysztof Wilczek. A tutaj panowie z numerem 11 Wojciech Jurkowski, Leszek, musiało być ci niezmiernie ciężko. Widzę, że masz tu opodę niemalże żużlową, do której trzeba jeszcze 3 razy więcej siły niż do szosowej. Powiedz, jak ty to przeżyłeś? Wszystko, co do tej pory robiłem przez 4 lata. Leszku, poczekaj, poczekaj, Leszku, wielkie gratulacje za ukończenie. Jesteś pierwszy sprawny i naczyń, który ukończył maraton komandosa w 9. edycji. Powiedz, wrażenia z trasy, w końcu ci się udało. W ubiegłym roku nie, a w tym roku tak. Miałem okazję zobaczyć, o co chodzi. Przystosować rower, ale stwierdzam, że to nie jest sport dla żywności. Absolutnie nie można maratonu komandosa udostępniać w zonie niepełnosprawności. 45! W trasie, która jest. Piekło! Ja korzystałem z pomocy fantastycznego człowieka, kolegi klubowego, kapitana Liśniewskiego, Andrzejka w Błocie, w tym. W tych kałużach bez tej pomocy nie było szans. Także bardzo ciężko. Ale tak, jesteś wielki, wielkie gratulacje dla wielkiego człowieka na wózku. Spróbowałeś, skorzystałeś i wiesz jak to jest. I wspólnie w drodze dla wszystkich, że nie jest to maraton. Nie jest maraton dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Ale nie można odkręcić. Jesteś jedyny wielki zawodnik, który dał radę przy letnim wspomaganiu Andrzeja Leszyckiego, bo tak powiedział, w tych kałużach nie mógł jednak, a dał radę. Na blicy nie chcę. Podnoszono! Kaszka! 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 Tak się mówi, tak się mówi, Warszawa! Tak się mówi, tak się mówi, dziewczyna Boru! Tak, Katarzyna Żurek. Proszę jej nie konsumować, to nie jest zupa. Słynny Żurek Śląski, to nie zupa, to po prostu Kasi nazwisko. Oj, coś od niej chcą, coś od niej.
Co, odpoczywamy? Maraton zaliczony? Zaliczony, no oczywiście, nie? Jaki czas wykręciłeś? Zadowolony jesteś tak z siebie? Który to był raz? Ten pierwszy. Pierwszy raz? Ten komandos. Aha, co sobie tam pomyślałeś, jak miałeś kryzys? Był kryzys? No był. I co mówiłeś? Po co tu jestem? Nie, twardo. Parłeś naprzód. Skąd jesteś? Ja z Przysznicy. To jest od Nowego Sącza. Aha, jak masz na imię? Możesz pozdrowić kogoś. Wszystkim uczestnikom. Pozdrowieni są. Trzymaj się. Spotkamy się za rok? Oczywiście. Fajnie. Widzę, że maraton ukończony. Uśmiech na twarzy. Który raz startowałaś? 58. Drugi raz, czyli rok temu byłaś. Jak ci poszło? Poprawiłam się 8 minut. Byłaś zdrowsza teraz czy w tamtym roku? 64. Czyli na następny rok jeszcze będzie zdrowsza. Skąd jesteś? Poznaj, jak masz na imię? Natalia, pozdrów szybciutko kogoś. Jesteś na wizji. Zachęcamy kolegę na podbiegu do. Trzymaj się, spotykamy się za rok. Odcinka. Jak ciężko było? Powiedz! Bardzo. Bardzo proszę! Nie chcę. Picia wystarczyło na trasie? Czy zabrakło? Ja miałem butelki. Cały drugi odcinek biegłem bez wody. Ale dałeś radę, Karolina jest! Zawodnik z numerem 244 to jest kapral Grzegorz Jacko. Prawo Grzegorz. Zenek, może tej kawy wypiłeś. Długo cię nie było. Przekazuję ci pałeczkę. Karolinka, jak nogi! Nie założę tych butów nigdy. Nigdy! Założę, a co? Karolina, coś w szpilkach nie będziesz biegła! Strasznie mnie tu boli. W przyszłym roku kogo wziąć, żebyś wiedział. Szczepetka. Dobra, ona zdejmuje buty, wy ją bierzecie na ręce i... Z numerem setnym jest starszy szeregowy Adrian. 194. Szereg Mateusz Proszkowski. Halo! No to idziemy, rzucimy. Tak, ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest chyba numer 148. Dajcie wodę, tutaj dziewczyny. Powiedz, który raz startowałeś? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Widzę, że ciężko. Myślałeś, że aż tak będzie? Tak. Zdawałeś sobie sprawę, że będzie ciężko? Kryzys kiedy ciebie dopadł? Kryzys dopadł przed drugą połową. Już przed drugą połową? Tak. Jak to długo trwało? Do końca. Do końca? Czyli miałeś piekło na ziemi? Dokładnie. Można powiedzieć. To był twój pierwszy występ taki? Tak. Jak myślisz na drugi rok? Przyjedziesz? Już się raz gwarantuję, jeszcze woli się z tym przespać. Przyjedziesz. To Żółwik. Skąd jesteś? Białystok. Białystok, jak masz na imię? Mateusz, trzymaj się, cię widzę za rok. Odpoczywaj. Nóżki, powiedz. Myślisz, że co, że krew wylejesz? Co się dzieje? Pokaż. No są poobcierane. Czekaj, który to był twój maraton komandosa? Ten trzeci. Trzeci, no to czyli już masz doświadczenia jakieś, co? Ciągle było z butami jakiś problem? Zawsze prawie, ale zawsze. Wcześniej miałam takie stare, a teraz założyłam takie. Lepiej rozchodzone brać. Co Karolinka, zobaczymy się za rok? No pewnie tak. Ja myślę, co? No oczywiście. Trzymaj się. Dziękuję. Twoja stopa jest sławna. I tak właśnie wyglądają nogi Karoliny. Jeżeli ktoś chce z kobiet przebiec i mieć takie nóżki, to zapraszam do Lublińca na maraton komandosa. Prawda, Karolinka? Dziękuję bardzo. Mateusz Dykton z numerem 507. Panie za wschodu Tamara Klimowicz. Witamy cię, Tamaro. Hej, hej. Numer 316. Debiut i już od razu żeś poszedł? Tak, 5.49. Nigdy maratonu nie przebiegłeś żadnego? Ani pół maratonu, niczego. A dychę? Ale w ogóle nie biegałeś? Nie biegam. Czy nie biegam od 5 lat, ale nigdy nie brałem udziału w zawodach. Nigdy. Bardziej w maratonie, nigdy nie brałem pół maratonu. Na początku chciałem tak próbować, żeby od pół maratonu maraton i dopiero maraton komandosa. I zdawałeś sobie sprawę, że sobie sprawę, może że być piekło na ziemi? Zdawałem sobie sprawę, tak, że mogę nie ukończyć.
ale mimo wszystko siła charakteru pozwoliła skończyć. Czyli co, psycha? Tak. W głowie wszystko się działo. Nogi w pewnym momencie były już kryzys wysiadały, ale mimo wszystko w głowie trzeba skończyć, trzeba. Ale bolały ciebie jakieś, miałeś skurcze? Tak, brały mnie skurcze, bolały mnie pachwiny i stopy na straszny odcisk. Wydolnościowo czułem się świetnie. Ale, czyli nogi. Tak, czasami musiałem przychodzić do maszy, bo po prostu nogi nie wytrzymywały. Czy ból ustąpił później? Tak, tak. Jeżeli troszkę tam przychodziłem, zacząłem delikatnie ruszać wolnym tempem, to zaczął ból przechodzić, to zacząłem nogi rozumieć. Ewa, nie jest skończony. Na drugi rok, co? Jak myślisz? 100%. 100%. Jak masz na imię? Mateusz. Mateusz skąd? 17. Brygada Węży. Trzymaj się. Trzymaj się. Starszy kapral Wojciech Kłosowski. No i się widzimy! Znowu! Spokojnie panowie, nie wszyscy naraz, żeby dobrze was to przeczytać, bo komputer mi was nie wyświetla. Andrzej Spichewicz, Grzegorz Tamborski. Robert Wyszów. Adrian Kirek. Ja Gania, powiedz, jesteś na ziemi, między żywymi, jak było, powiedz. Widzimy się za rok. Widzimy się za rok, jesteś pewna, 100%? Ja myślę. To do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Kryzys miałaś? Miałam. Na którym kilometrze? Co piąty, no często. No. Co, potrenujesz? Pewnie. Potrenujesz się, przygotujesz. Jasne. Wiesz już, co ciebie czeka. To twój pierwszy raz, czy który? Pierwszy raz, drugi będzie lepszy. Trzymaj się. Mam nadzieję, dzięki. I dokładasz jak masz czego! To jest chyba 349, kapral Sebastian Bayer i dziewczyna 511. Starszy posterunkowy Karolina Figiel. Brawo Karolina, brawo. Już? Już po bólu? Już. Zadowolona jesteś? Tak. Za rok będzie? Zobaczymy. Musisz sprawić to. Jasna sprawa. Odpoczywaj teraz, wszystko sprawisz. Teraz okay. Szybko odpoczywaj, bo ceremonia zaraz. Tak. A ci jesz poprawić? No, trzeba wyglądać na podium, nie? Straż pożarną, posłyszałem, że 9. raz, czyli wszystkie razy? Wszystkie. Pierwszy raz pamiętasz? Opowiedz. Opowiedz, jak było pierwszym razem. Pamiętam. Bardzo fajnie było. Nie wiem, 28 wystartowało. Tylko 28 było? Bardzo fajnie, zima była wtedy. Śnieg. Który z tych wszystkich razy był dla ciebie najcięższy? Każdy maraton ma swoje prawa. Ma swoje prawa? Kryzys był dzisiaj? Normalny, cały czas na kryzys. Na którym kilometrze? To kilka razy występuje kryzys. To co, 10. raz będzie, myślę. No oczywiście, nie, jak będę żył, to będę. Nie popuścisz. No, nie. Jak masz na imię? Robert. Skąd jesteś, no, Robert? Cześć, Rybnik. Rybnik, pozdrów jeszcze szybciutko kogoś. No to komenda miejska z Rybnika i moich mieszkańców Borucina. Pozdrawiam. Co, pozdrowieni, trzymaj się. No. Tutaj za wszystkich, no i co mogę powiedzieć? Zmęczony jestem po prostu. No. To wszystko, dzięki. Dobra, nie będziemy cię męczyć. Dziękuję bardzo za te słowa. Proszę tam pozdrowić w Anglii, Anglików, tam tych wszystkich sąsiadów, opowiedz jak jest. Tych tu naszych, tych anglojęzycznych też. Życzyć im powodzenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy za rok. No, rok temu było nas dwóch, teraz jest 5. Myślę, że na drugi rok może podwoimy to, może będzie 10. No i to będziemy tak kontynuowali, bo to jest fajna sprawa. No i w ogóle ze służbami ja mam takiego mojego świra na tle służb mundurowych, jak to wszyscy chyba z tego naszego klubu kolekcjonerów policyjnych. No i dlatego żeśmy go założyli, nie? Hanberek, Michał, aż ci zazdroszczę takiego towarzystwa. A ciebie, Ewo, takiego kawalera. Ale słuchaj, co powiem, on skończył dzisiaj pierwszy maraton, a zarazem zrobił w tym roku szlema. No to wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Także musiałam z takim kawalerem sobie pobierać. Nie, to nie jest kawaler. Słuchaj, wystawiałaś mu taką... Burmistrza, burmistrzem miasta Lublińca, przepraszam, jest
pan Edward Maniura, były poseł przez kilka kadencji, zdecydowanie wygrywający zawsze wybory do Sejmu, ale jak to sam kiedyś określił, że od obecnego i przyszłego dowódcy, bo pułkownik Brunowicz, to jest ten po mojej lewej stronie, obowiązki pełni dowódcy jednostki wojskowej komandosów do poniedziałku, a w poniedziałek dowodzenie przechodzi w ręce pułkownika Wiesława Kukuły. I powiedział, że w przyszłym roku to policjanci ze Śląska będą ogrywać słupskich policjantów. Nie wiem, jak to będzie. Krystian, trzymam cię za słowo. Oczywiście wymyśliłem to na miejscu, kochani. Drodzy się umijają, panowie VIP-owie też. Ten po cywilnemu to burmistrz na Stalubyniec, pan Edward Maniura, jeśli ktoś jeszcze nie pamięta. Może być wycieczkę z Kazańcu. Pana z Jacek ma doświadczenia w pościgach. Oprócz pana burmistrza. No i oczywiście starym zwyczajem będziecie z naszymi hostesami mogli sobie na koniec po dekoracji zdjęcia jeszcze zrobić. Rodzynki na podium. Chciało mi się powiedzieć na torcie, ale byście ją zjedli, to na podium. To ci się Straż Miejska z Warszawy obłowi w Rumlińcu. Zwyciężył drugi na mecie. Zawieszona Artur Pelo. Siódma Brygada Obrony Wybrzeża. A my zapowiemy siły powietrzne do dekoracji. Przeżuma, wyrwaliśmy go z konsumpcji. Ale podnieś się nie zawalczy. Starszy szeregowy Iskan Tomasz. Jeden komandosów jak dzisiaj. Potem by poszło, że zapraszają i przegrywają. Wyniki kolejnych grup dotarły. Straż Akademicka. Na drugim miejscu, pięciokrotna zwyciężczyni Wizerabie. Może tak, pani Justyna rany będzie leczyć w SPA Hotel Dwór Eliza w Kotlinie Kłodzkiej. Skierowanie opiewa na dwie osoby. Jeżeli pani Justyno nie byłoby z kim jechać, to tutaj jest dużo chłopa. Jestem chętny do legalu Mikorzon. Życzymy tego maratonu. Także warto na stojące być te brawa. C56, co to znaczy, to nie wiem. Lepiej nie wiedzieć. Dobrze. Na szóstym miejscu sierżant Katarzyna Żurek-Bor. Na miejscu siódmym Natalia Podsady, Poznań. Na miejscu ósmym szeregowa Anna Golewa, Lipec. Na miejscu dziewiątym Ewa Gdowska, Szarno-Zdrój. Nie wiedziałem. Na miejscu dziesiątym strażnik Karolina Miłosz, strażnik Miasta Stołecznego Warszawy.
Na miejscu 11 podkierunkowa Anna Kostum, Szkoła Policji Katowice. Na miejscu 12 starszy podkierunkowy Karolina Figiel, Komenda Powiatowa Policji Malbork. Na miejscu 13 Ewa Kasierska. Kasierska, WKPLETA Lubliniec. Prosimy Pana wyczytane do Was. Jeśli ktoś będzie nazwisko, to szybciutko się poprawia, proszę zwracać jej uwagę. Jak ktoś co mówi? Za chwilę będą Panie do dyspozycji fotoreporterów, a Panowie na stojąco będą wyklaskiwać dziewczyny z podium. Ale na razie jeszcze dekoracja maskotki z Łowicza od Pana Dymka. Nasi, jeszcze obecny dowódca, burmistrz obecny i nowy dowódca wręczyli to wszystko. Zaś Pani Nataszka mniej. No i teraz proszę Państwa, można fotografować nasze panie i można klaskać. Można nagrażać się brałami. Można na stojąco. To są wszystkie nasze kochane komandoski. Wspaniałe twardzielki. Dorównujące niejednemu mężczyźnie. A nawet niektórzy przeskoczyli, tak jest. Które chciałem usłyszeć to. Panie, nie wiem jak się wdzięczycie mężczyznom, którzy wszyscy staną tutaj na podium. Was na podium Bolesław Dedryk Mirosław. Gerli, tak? Czekaj, bo mój na drugie kartce. Co mi jest, bo mój na drugie kartce, wiesz? Ręko nieczyste. To myśl na tyle znany, że mnie wybaczysz. Nawet wiesz, że mi przyłożysz kiedyś. Jest to obsługa techniczna, bo telewizor włączyć. Jestem, kto zdetronizuje policjantów ze Słupska? Zapowiadają się policjanci z Katowic i ciekawe, czy zemsta spełni się w przyszłym roku. A w tym roku pierwszą połówkę przejechał, jak Bozia przekazała, drugą to się nie dało po prostu tam na tym piasku, jak po plaży, więc zrobił ten brakujący dystans po bardziej utwardzonym gruncie, ale zaliczył całe 42 km. Bardzo prosimy Lechu przyjedź do nas. Pierwszy sprawny na tych, który pokona ten dystans, pierwszy gol. To już Słup, Integracja i zawodnik Wojskowego Klubu Zagraszowego Lubliniec. Proszę na drugi mężczyznę, proszę trzech, czterech komandosów, proszę. Proszę powiedzieć 4200. Lechu, Zachar Ducha, dzięki, że z nami byłeś. Biegu komandosa też jechałeś na wózku, ale pamiętaj, że maraton komandosa czyni cuda. Stań i idź. Dziękuję.
panu Wojnikowi Tumowiczowi, prezesowi Państwowego Klubu Biegacza, panu Zeszemu Wrażeniu Przyszłego Roku i Grunowi Wojciechowskiemu za to, że pozwalacie na to, aby osoby niepełnosprawne uczestniczyły w tego typu imprezach sportowych. Wiadomo, że to, co dzieje się w mecie w Grunowicu, to są imprezy ekstremalne na najwyższym poziomie. Bardzo za to dziękuję, że możemy tu uczestniczyć. Dziękujemy za pomoc, jaką w tym roku środowisko osób niepełnosprawnych od jednostki wojskowej komandy osób od klubu trzeba. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Sylwestru. Pierwszej racji Leszek miał się nie odezwać, tak był wzruszony i zaskoczony, ale uspokoił się i... Ja teraz, panowie, jak będziecie wołani po kolei do dekoracji, proszę się przygotować na przyjęcie koszulki z tym szczególnym, chwalebnym napisem na plecach. Ciepło jest, dyrektor tym razem się postarał jak nigdy i na pewno nie przeziębimy się pokładem do dekoracji. Torze przygotowane na koszulkę. Gołym torze przygotowane na koszulkę. Dziewczyny oczywiście kurtki biorą od facetów. I tam słyszę piski kręcenie jak na zespole Rolling Stones. Moją podwyższeniu bardzo proszę. Tam czerwone szeregi się wybrały. Czas o którym się wybrały. Andrzej Stefański. Panowie, podchodźcie bliżej, żeby przyspieszyć. Pierwszą 30 ładnie ubierzemy. Kolejny. Szósty starszy kolorze. Andrzej Luźnia. Polskiego Zdrowia. Pierwsza dziesiątka. Bardzo proszę, kiedy skupimy od wspólnego zdjęcia. Wy dzisiaj nadarwaliście. Dziewcząt. Bo nasze dziewczyny strojne są, a jakie? Grypne dziążki. Najpiękniejsze dziążki Stokaj w Lublińcu! Dziękujemy! Starszy chorąży Łukasz Zawiński. Wysiedli Czernowski. Kołnicek. Młodszy od nią niż Marek Wielki.